Siedem czynników przebudzenia Stawanie się człowiekiem szlachetnym Nikt nie osiągnie przebudzenia, jedynie wpatrując się w niebo. Nie osiągnie się go, czytając lub studiując pisma, myśląc lub życząc sobie, aby w umyśle zapanował stan przebudzenia. Istnieją pewne niezbędne, wstępne warunki. W języku palijskim są one znane jako bodzianga, czynniki przebudzenia, i jest ich siedem. Słowo bodzianga składa się ze słów bodhi, które oznacza przebudzenie lub osobę oświeconą, oraz anga, oznaczające czynnik sprawczy. Zatem Bodzianga stanowi czynnik sprawczy przebudzenia. Drugie znaczenie słowa Bodzianga wynika z podwójnego znaczenia w języku palijskim dwóch rdzeni tego słowa. Drugim znaczeniem słowa bodhi jest wiedza, która zawiera w sobie cztery szlachetne prawdy. Prawdę o powszechnym cierpieniu, lub braku zaspokojenia. Prawdę o tym, że powodem cierpienia i braku zaspokojenia jest pragnienie. Prawdę o istnieniu kresu tego cierpienia i prawdę o ścieżce prowadzącej do zakończenia cierpienia, czyli o szlachetnej ośmiorakiej ścieżce. Drugim znaczeniem słowa anga jest fragment lub część. Zatem drugie znaczenie Anga to specyficzna część wiedzy, która obejmuje cztery szlachetne prawdy każdy Jogin Vipassany potrafi w pewnym stopniu zrozumieć cztery szlachetne prawdy, ale ich prawdziwe zrozumienie wymaga szczególnego stanu świadomości, znanego jako świadomość szlachetnej ścieżki. To jeden z kulminacyjnych wglądów Vipassany. Obejmuje doświadczenie Nibbany. Jogin, który tego doświadczy, dobrze zna cztery szlachetne prawdy i uważa się, że posiadał czynniki przebudzenia, bodhanga. Odtąd taka osoba jest nazywana szlachetną. Tak więc czynniki przebudzenia są również częścią przymiotów osoby szlachetnej. Czasami nazywa się je sambo -dzianga. Przedrostek sam znaczy pełny, kompletny, poprawny lub prawdziwy. Nadaje słowu formę grzecznościową i podkreśla te przymioty, nie zmieniając ich znaczenia. Owych siedem czynników przebudzenia albo siedem właściwości osoby szlachetnej to uważność. Badanie, wysiłek, radosne uniesienie, uspokojenie, skupienie i zrównoważenie. W języku palijskim są to sati, dhamma, vichaya, virya, piti, pasadhi, samadhi, upekha. Każdy z tych elementów pojawia się we wszystkich fazach praktyki vipassany. Ale jeżeli posłużymy się przykładem kolejnych faz wglądu, możemy powiedzieć, że siedem czynników przebudzenia widać bardzo wyraźnie już na tym etapie medytacji. W którym Jogin zaczyna postrzegać powstawanie i przemijanie zjawisk. Jak można wykształcić w sobie te czynniki? Poprzez medytację Satipatthana. Budda rzekł: Omnisi, jeśli cztery rodzaje rozwijania uważności będą wytrwale i bezustannie ćwiczone, niezawodnie i w pełni rozwinie się siedem czynników przebudzenia. Ćwiczenie czterech rodzajów rozwijania uważności. Nie oznacza studiowania ich, myślenia o nich, słuchania rozpraw im poświęconych czy rozmawiania o nich. Musimy bezpośrednio i doświadczalnie być świadomi czterech podstaw uważności, czterech filarów, dzięki którym można ją wykształcić. Satipatthana Sutta określa je następująco. Pierwsza to doznania ciała. Druga to odczucia, bolesne, przyjemne i obojętne cechy zawarte w każdym doświadczeniu. Trzecia to umysł i myśl, a czwarta wszystkie inne obiekty świadomości, obiekty jakie można widzieć, słyszeć, smakować itd. Ponadto Buddha powiedział, że nie należy ćwiczyć uważności sporadycznie, lecz raczej wytrwale i systematycznie. Właśnie to staramy się robić podczas medytacji Vipassany. Tradycja Vipassany, nauczana i rozwinięta przez Mahasi Sayadawa, kładzie nacisk na pełne wykształcenie siedmiu czynników przebudzenia, i wreszcie urzeczywistnienie świadomości szlachetnej ścieżki, zgodnie z naukami Buddy. Uważność. Pierwszy czynnik przebudzenia. Sati. Uważność to pierwszy czynnik przebudzenia. Uważność jest najlepszym polskim tłumaczeniem słowa Sati. Jednakże ma pewną bierną konotację, która może wprowadzić w błąd. Uważność musi być dynamiczna i śmiała. Na odosobnieniach nauczam, że uważność powinna wybiegać naprzód ku obiektowi. Powinna całkowicie go ogarniać, wnikać w niego, nie pomijając żadnej jego części. Żeby to unaocznić, często tłumaczy się słowo sati, posługując się wyrażeniem siła obserwacji. Jednakże, żeby było łatwiej i prościej, dalej będę używał w tej książce słowa uważność. Niemniej chciałbym, żeby czytelnik pamiętał o dynamicznych właściwościach tego czynnika. Uważność można dobrze zrozumieć, badając jej trzy aspekty: cechy charakterystyczne, funkcje i przejawianie się. Są to trzy tradycyjne kategorie użyte w Abhidhammie, buddyjskim studium o świadomości, służące opisaniu czynników umysłu. Wykorzystajmy je, żeby zbadać po kolei każdy czynnik przebudzenia. Niepowierzchowność. Cechą charakterystyczną uważności jest niepowierzchowność. Sugeruje to, że uważność jest wnikliwa i głęboka. Jeśli wrzucimy korek do strumienia, będzie podskakiwać na wodzie w górę i w dół, płynąc z prądem. Jeżeli jednak wrzucimy do strumienia kamień, natychmiast pójdzie na samo dno. Zatem uważność zapewnia również to, że umysł zagłębi się w przedmiocie, a nie powierzchownie po nim przemknie. Załóżmy, że podczas praktyki satipatthany brzuch będzie twoim obiektem obserwacji. Starasz się być bardzo zdecydowany, skupiając uwagę na tym, żeby umysł nie ześlizgiwał się, lecz raczej zagłębiał mocno w proces wznoszenia i opadania brzucha. W miarę jak umysł wnika w ten proces, możesz pojąć prawdziwą naturę napięcia, naporu, ruchu itd. Konieczność zachowania obiektu w polu widzenia. Funkcją uważności jest to, że nie pozwala stracić z pola widzenia obiektu, ani o nim zapomnieć nie pozwala mu także zniknąć. Jeżeli jesteśmy uważni, pojawiający się obiekt będzie zauważany i nie będziemy o nim zapominać. Żeby nie traktować obiektu powierzchownie i nie pozwolić mu zniknąć, co jest właściwością i funkcją uważności, powinniśmy zrozumieć i przećwiczyć trzeci aspekt uważności. Jest nim sposób, w jaki uważność pojawia się, rozwija i przywołuje dwa poprzednie aspekty. Głównym sposobem przejawiania się uważności jest bezpośrednia konfrontacja umysłu z obiektem. Bezpośrednia konfrontacja z obiektem. To tak, jakbyś szedł drogą i spotkał innego idącego twarzą w twarz, nadchodzącego z przeciwnego kierunku. Kiedy medytujesz, umysł właśnie w taki sposób powinien napotkać obiekt. Prawdziwa uważność może wykształcić się tylko przez bezpośrednią konfrontację z obiektem. Mówi się, że na twarzy wypisany jest charakter człowieka. Gdy chcesz ocenić wartość drugiej osoby, dokładnie przyglądasz się jej twarzy i dokonujesz wstępnej oceny. Jeżeli nie przyjrzysz się bacznie jej twarzy, a zamiast tego twoją uwagę zaprzątną inne części ciała, nie ocenisz tej osoby właściwie. Podczas medytacji musisz zastosować podobny, jeśli nie jeszcze bardziej przenikliwy, sposób patrzenia na obiekt obserwacji. Tylko wtedy, kiedy przyjrzysz się obiektowi bardzo dokładnie, zrozumiesz jego naturę. Kiedy spoglądasz na twarz po raz pierwszy, widzisz ogólny kształt. Jeżeli przyjrzysz się uważniej, dostrzeżesz szczegóły, powiedzmy brwi, oczy, usta. Najpierw widzisz twarz jako całość, a dopiero potem szczegóły. W podobny sposób, kiedy obserwujesz wznoszenie się i opadanie brzucha, zaczynasz od ogólnego postrzegania tego procesu. Zaczynasz od kierowania umysłu bezpośrednio na wznoszenie i opadanie. Kiedy uda ci się to wielokrotnie, zaczynasz dostrzegać szczegóły bez żadnego wysiłku. Zauważasz różne doznania w czasie wznoszenia i opadania brzucha, jak napięcie, parcie, gorąco czy ruch. Kiedy jogin raz za razem staje twarzą w twarz z obiektem, jego wysiłki zaczną owocować. Uważność pobudza się i mocno skupia na przedmiocie obserwacji. Nie ma przerw. Obiekty nie znikają z pola widzenia. Nie ześlizgują się ani nie znikają, nie są zapominane. Kilesa nie jest w stanie przeniknąć tej silnej bariery uważności. Jeżeli uważność może być utrzymana przez dłuższy czas, wtedy jogin może odkryć ogromną czystość umysłu, ponieważ kilesa są nieobecne. Ochrona przed ich atakiem jest drugim aspektem uważności. Kiedy uważność jest wytrwale i raz za razem pobudzana, rodzi się mądrość. Przyniesie ze sobą wgląd w naturę ciała i umysłu. Jogin nie tylko zda sobie sprawę z prawdziwych, doświadczalnych doznań wznoszenia i opadania brzucha, ale będzie w stanie pojąć indywidualne cechy różnych fizycznych i mentalnych zjawisk zachodzących w nim. Dostrzeżenie czterech szlachetnych prawd. Jogin może wyraźnie się przekonać, że wszystkie zjawiska fizyczne i mentalne mają jedną wspólną cechę cierpienie. Kiedy przekona się o tym, mówimy, że dostrzegł pierwszą szlachetną prawdę. Gdy dostrzeże się pierwszą szlachetną prawdę, pozostałe trzy również zostaną zauważone. Tak jest powiedziane w pismach, i to samo możemy zaobserwować w naszych własnych doświadczeniach. Gdy w chwili występowania zjawisk mentalnych i fizycznych obecna jest uważność, nie przejawiają się żadne pragnienia. Gdy nie ma pragnień, zostaje dostrzeżona druga szlachetna prawda. To pragnienia są źródłem cierpienia, a kiedy ich nie ma, znika również cierpienie. Dostrzeżenie trzeciej szlachetnej prawdy o przerwaniu cierpienia dokonuje się wtedy, gdy znika ignorancja i inne skazy. Wszystko to wydarza się wtedy, gdy uważność i mądrość są obecne w każdej chwili. Dostrzeżenie czwartej szlachetnej prawdy wiąże się z rozwojem elementów ośmiorakiej ścieżki. Ten rozwój zachodzi z każdą chwilą uważności. Elementy ośmiorakiej ścieżki omówimy bardziej szczegółowo w rozdziale pod tytułem Rydwan do Zatem możemy powiedzieć, że jogin dostrzega cztery szlachetne prawdy zawsze, gdy obecna jest uważność i mądrość. To każe nam powrócić do dwóch przedstawionych wyżej definicji tego, czym są bocianga. Uważność jest częścią świadomości, mającą wgląd w prawdziwą naturę rzeczywistości. Jest częścią wiedzy przebudzenia. Jest obecna w umyśle tego, kto zna cztery szlachetne prawdy. Jest nazywana czynnikiem przebudzenia. Bodźhanga. Uważność jest przyczyną uważności. Pierwszą przyczyną pojawiania się uważności jest nic innego jak sama uważność. Naturalnie istnieje pewna różnica między słabą uważnością Właściwą początkowym próbom medytacji, a uważnością typową dla wyższych poziomów praktyki, która jest już na tyle silna, by spowodować przebudzenie. W rzeczywistości rozwój uważności jest przebierającym na sile impetem. Jedna chwila uważności powoduje następną. Cztery dalsze sposoby rozwijania uważności. Komentatorzy pism znaleźli cztery dodatkowe czynniki, pomagające rozwinąć i wzmocnić uważność, aż stanie się ona godna nazwy Bodhianga. Pierwszy. Uważność i przejrzyste pojmowanie Pierwszym jest sati sampadziannia, zazwyczaj tłumaczona jako uważność i przejrzyste pojmowanie. W tym znaczeniu sati jest uważnością pobudzoną w trakcie zwykłej praktyki siedzenia w trakcie obserwowania zarówno głównego obiektu, jak i innych. Sam przejrzyste pojmowanie, dotyczy uważności w szerszym zakresie, obejmującej chodzenie, prostowanie, zginanie, obroty, rozglądanie się i wszystkie inne działania wykonywane w zwykłym życiu. Drugi. Unikanie nieuważnych ludzi. Drugim sposobem rozwijania uważności jest wystrzeganie się ludzi nieuważnych. Jeżeli robisz wszystko, żeby zachować uwagę, a masz do czynienia z nieuważną osobą, która wciąga cię w długi i zawiły spór, to łatwo sobie wyobrazić, jak szybko twoja uważność może przepaść. Trzeci. Wybór uważnych przyjaciół Trzeci sposób kształcenia uważności polega na przebywaniu wśród uważnych osób. Tacy ludzie są wielkim źródłem inspiracji, spędzając czas z nimi lub w otoczeniu, które ceni sobie uważność. Możesz rozwinąć i pogłębić te cechy u siebie. Czwarty. Kierowanie umysłu do pobudzania uważności. Czwartym sposobem jest nakłanianie umysłu do pobudzania uważności. Oznacza to uznawanie uważności za najwyższy priorytet i zachowanie czujności, powodującej, że umysł powraca do niej w każdej sytuacji. Takie podejście jest bardzo ważne, nie pozwala nam zapominać ani ulegać roztargnieniu. Spróbuj, na ile to możliwe, powstrzymywać się od czynności, które nie przyczyniają się do pogłębiania uważności. Jak prawdopodobnie wiesz sam, jest ich bardzo wiele. Jogin musi spełniać tylko jedno wymaganie ma być świadomy wszystkiego, co dzieje się w chwili obecnej. Podczas intensywnych odosobnień oznacza to odsunięcie się od relacji z innymi, pisania i czytania, czy nawet studiowania ksiąg. Należy wykazywać szczególną troskę, aby jedzenie nie stało się nawykiem. Należy zawsze zastanawiać się, czy pora, miejsce, ilość i rodzaj jedzenia, jakie jest spożywane, są konieczne czy nie. Jeśli nie, lepiej unikać powtarzania niepotrzebnych nawyków. Badanie. Drugi czynnik przebudzenia. Mówimy, że umysł jest ogarnięty przez ciemność, ale gdy tylko uzyska się wgląd lub mądrość, pojawia się światło. To światło odsłania zjawiska fizyczne i mentalne w taki sposób, że umysł postrzega je już wyraźnie. To tak, jakbyś był w ciemnym pokoju, w którym rozbłysło światło. Zaczniesz wtedy widzieć, co się znajduje w pokoju. Tak właśnie wygląda drugi czynnik przebudzenia: Badanie. Dhamma vichaya sambodzianga w języku palijskim. Należy wyjaśnić znaczenie słowa badanie. W medytacji badanie nie jest procesem myślowym. Jest to pewnego typu intuicyjny wgląd, pozwalający dostrzec i rozróżniać znamienne cechy zjawisk. Słowo wyciaja można także przetłumaczyć jako dociekanie. Jest ono również synonimem mądrości oraz wglądu. W praktyce Vipassany nie istnieje coś takiego jak badania, które niczego nie odkrywają. Jeśli w praktyce jest obecne badanie, występuje też wgląd. Są so, tym samym. Czego dociekamy? W co zaglądamy? Zaglądamy w dhammy. Jest to słowo, którego wieloznaczność można odczuć osobiście. Ogólnie, kiedy mówimy dhamma, mamy na myśli zjawiska dotyczące umysłu i materii, również prawa rządzące pojawianiem się zjawisk. Dhamma pisana dużą literą odnosi się do nauk buddy, który uświadomił sobie prawdziwą naturę dhamm i pomógł innym w podążaniu ścieżką. Komentarze wyjaśniają, że w kontekście dociekania słowo dhamma ma dodatkowe znaczenie odnosi się zarówno do indywidualnych stanów lub specyficznych cech każdego obiektu, jak i cech wspólnych z innymi obiektami. Właśnie te indywidualne i wspólne cechy powinniśmy odkryć w naszej praktyce. Wiedza o prawdziwej naturze dam. Cechą charakterystyczną badania jest zdolność poznania prawdziwej natury dam poprzez trafność nieintelektualnego dociekania. Rozpraszanie ciemności. Funkcją badania jest rozpraszanie ciemności. Dhamma rozjaśnia świadomość. Oświetla obiekt obserwacji, aby umysł mógł dostrzec jego cechy charakterystyczne i przeniknąć jego prawdziwą naturę. Na wyższym poziomie, dociekanie prowadzi do całkowitego rozproszenia ciemności, co pozwala umysłowi przeniknąć do nibbany. Zatem, jak widzicie, badanie jest bardzo ważnym elementem naszej praktyki. Jeśli jest ono za słabe lub nie ma go wcale, pojawiają się trudności. Usuwanie pomieszania. Gdy ktoś wchodzi do całkowicie ciemnego pokoju, może poczuć się bardzo niepewnie. Czy wpadnę na coś? Połamie sobie nogi? Uderzę w ścianę? W jego umyśle panuje zamęt, bo nie wie, jakie przedmioty są w pokoju i gdzie się znajdują. Podobnie się dzieje, kiedy brakuje dhammawicaya jogin znajduje się w stanie chaosu i pomieszania, przepełnia go mnóstwo wątpliwości. Czy jest w nim ktoś, czy nie ma nikogo, czy istnieje ja, czy jestem niezależną istotą, czy nie, czy istnieje dusza, istnieje duch, czy nie istnieje. Ciebie również mogą trapić tego rodzaju wątpliwości. Być może wątpisz w nauki o nietrwałości, cierpieniu i braku istoty. Czy jesteś pewien, że wszystko jest nietrwałe? Może pewne rzeczy nie są tak zupełnie niezadowalające jak pozostałe. Może istnieje jakieś trwałe ja, którego jeszcze nie odkryliśmy. Możesz sądzić, że nibbana jest bajkową opowieścią wymyśloną przez Twoich nauczycieli, a tak naprawdę wcale nie istnieje. Pomieszanie jest usuwane przez badanie. Kiedy się pojawia, wszystko zostaje jasno oświetlone a umysł wyraźnie widzi to, co istnieje. Już nie martwisz się, że wpadniesz na ścianę, jeśli wyraźnie widzisz naturę zjawisk mentalnych i psychicznych. Nietrwałość, niezadowolenie i brak ja stają się dla ciebie całkiem zrozumiałe. Wreszcie możesz przeniknąć prawdziwą naturę nibbany, te, w której realność nie będziesz już wątpić. Podstawowe rzeczywistości Dzięki badaniu docieramy do cech charakterystycznych Paramatha podstawowych rzeczywistości, czyli obiektów doświadczanych bezpośrednio, bez udziału konceptualizacji. Istnieją trzy typy podstawowych rzeczywistości: zjawiska fizyczne, zjawiska mentalne oraz nibbana. Na zjawiska fizyczne składają się cztery pierwiastki: ziemia, ogień, powietrze i woda. Każdy z nich ma odmienne właściwości, typowe tylko dla niego. Kiedy mówimy właściwości, możemy również powiedzieć doświadczane jako, gdyż właściwości każdego z tych czterech elementów doświadczamy we własnym ciele jako wrażenia. Specyfiką Ziemi lub jej indywidualną właściwością jest twardość. Właściwością wody jest płynność i spójność. Właściwością ognia jest temperatura gorąco i zimno. Właściwościami powietrza, czyli wiatru, są parcie, siła, napięcie, przenikanie i dodatkowy aspekt dynamiczny, którym jest ruch. Zjawiska mentalne także mają specyficzne właściwości. Na przykład, właściwością umysłu, czyli świadomości, jest poznawanie obiektów. Inną cechą zjawiska mentalnego, zwanego bhasa, jest wchodzenie w kontakt, zetknięcie. Zwróć teraz uwagę na wznoszenie i opadanie brzucha. Jeśli jesteś świadomy ruchu, możesz dojść do przekonania, że składa się on z doznań. Siła, natężenie, napór, ruch są manifestacjami powietrza. Możesz również odczuwać gorąco lub zimno, elementy ognia. Wrażenia te są obiektami umysłu, są dhammami, które badasz. Jeśli twoje doznania są postrzegane bezpośrednio i w specyficzny sposób, jesteś świadomy tych wrażeń. Wtedy mówimy, że obecna jest Dhamma Wichaja. Badanie może również odróżniać inne aspekty Dhammy. Kiedy obserwujesz ruch wznoszenia brzucha, możesz mimowolnie zauważyć dwa odmienne procesy. Z jednej strony to zjawiska fizyczne wrażenie napinania i ruchu. Z drugiej strony świadomość, odnotowujący umysł, który uświadamia sobie istnienie tych obiektów. Jest to wgląd w prawdziwą naturę rzeczy. Kiedy dalej medytujesz, uzyskujesz jeszcze inny wgląd. Zobaczysz, że cechą wspólną wszystkich dam jest nietrwałość, niespełnienie i nieobecność ja. Dzięki badaniu można zobaczyć to, co jest powszechne w naturze, w każdym przedmiocie fizycznym i mentalnym. Kiedy wgląd w nietrwałość, niespełnienie i nieobecność ja dojrzeje, mądrość jest w stanie wniknąć w nibbane. W takim przypadku słowo Dhamma. Będzie odnosić się do Nibbany Tak więc Dhamma Vichaya Może również znaczyć Wgląd wnikający w Nibbany Jest jednak coś wyróżniającego Nibbany Co sprawia, że nie ma ona cech Wspólnych ze zjawiskami, które można postrzegać Ma ona natomiast Własne, specyficzne właściwości Trwałość, wieczność Brak cierpienia, błogość I szczęście Tak jak inne obiekty jest nazywana Anatta, gdzie nie ma istoty ale natura nibbany różni się od zwykłych zjawisk tym, że nie opiera się na cierpieniu i nietrwałości. Opiera się za to na błogości i trwałości. Kiedy umysł wnika w nibbane, rozróżnienie to staje się oczywiste dzięki Dhamma Vichaya, dociekającemu wnikliwemu wglądowi w Dhammę, który nas doprowadził do tego punktu i pozwala nam jasno widzieć. Spontaniczny wgląd rodzi potrzebę badania Dhammy. Możemy być ciekawi, jak wykształcić ten czynnik. Według Buddy jest tylko jeden sposób: musi nastąpić spontaniczny wgląd, bezpośrednie postrzeganie. Należy pobudzić uważność, aby zyskać taki wgląd. Trzeba w przenikliwy sposób być świadomym wszystkiego, co się ukazuje. Wtedy umysł może uzyskać wgląd w prawdziwą naturę zjawisk. Do tego potrzebna jest mądrze kierowana uwaga. Należy kierować umysł ku obiektowi uważnie. Wtedy uzyska się pierwszy wgląd lub bezpośrednie postrzeganie. Pojawia się czynnik dociekliwości, a za jego sprawą nastąpią w naturalnym porządku dalsze wglądy. To tak jak z rozwojem dziecka, które przechodzi z zarówki do szkoły i na studia, aż wreszcie zdobywa dyplom. Siedem dodatkowych sposobów rozwijania badania dammy. Komentarze mówią o siedmiu dodatkowych sposobach, które pomagają wykształcić badanie jako czynnik przebudzenia. Pierwszy: Zadawanie pytań. Należy zadawać pytania o dammę i praktykę. Trzeba znaleźć osobę mającą wiedzę o damie i rozmawiać z nią. Bez wątpienia ludzie zachodu mogą łatwo spełnić ten pierwszy wymóg. Są przecież biegli w zadawaniu skomplikowanych pytań. Dobrze mieć tę umiejętność, rozwija ona mądrość. Drugi, czystość. Drugim pomocniczym sposobem jest czystość ciała i otoczenia, w jakim się przebywa. Zachowanie czystości ciała oznacza regularne mycie, utrzymywanie wschludności paznokci i włosów oraz dbałość, aby jelita były wolne od zaparć. Utrzymanie czystości zewnętrznej Oznacza ubieranie się w czyste rzeczy, zamiatanie, odkurzanie i dbałość o porządek pomieszczeń, w których żyjesz. Pomaga to rozjaśnić umysł. Kiedy oczy widzą brud i nieporządek, może powstać mentalny nieład. Ale jeśli otoczenie jest czyste, umysł jest jasny i niezmącony. Taki stan sprzyja rozwojowi mądrości. 3. Zrównoważony umysł. Trzecim sposobem wspomagającym badanie jest zrównoważenie pięciu zdolności wzmacniających wiary, mądrości, uważności, wysiłku i skupienia. Poświęciliśmy im wiele uwagi w poprzednim rozdziale. Cztery z tych pięciu cech wzmacniających występują parami mądrość i wiara, wysiłek i skupienie. Praktyka w istotny sposób zależy od równowagi panującej w tych parach. Jeżeli wiara jest silniejsza niż mądrość, człowiek jest skłonny do naiwności lub rozpraszają go nadmiernie religijne myśli, co przeszkadza w praktyce. Z drugiej strony, jeśli przeważa wiedza lub inteligencja, myśli są chytre i fałszywe. Na różne sposoby można wprowadzić siebie w błąd, nawet na temat prawd. Równowaga między wysiłkiem a skupieniem wygląda następująco. Jeżeli ktoś wykazuje nadmierny entuzjazm i pracuje zbyt ciężko, jego umysł jest zbyt podniecony i nie może właściwie skupić się na obiekcie obserwacji. Ześlizguje się z niego, co powoduje sporą frustrację. Z kolei nadmierne skupienie prowadzi do lenistwa i ospałości. Kiedy umysł jest nieporuszony i wydaje się, że łatwo koncentruje się na obiekcie, człowiek odpręża się i rozluźnia i szybko zacznie drzemać. Równowaga między powyższymi zdolnościami jest aspektem medytacji, który nauczyciel musi całkowicie zrozumieć, jeśli chce uczyć. Podstawowym sposobem zachowania równowagi i odzyskania jej, kiedy zostanie utracona, jest rozwój ostatniej zdolności wzmacniającej uważności. czwarty i piąty. Unikanie głupców i zawieranie przyjaźni z mądrymi. Czwarty i piąty sposób wspomagający badanie to unikanie głupców, osób niemądrych i przebywanie pośród mądrych. Kim jest osoba mądra? Ktoś może być wykształcony w pismach, ktoś inny potrafi z wielką jasnością o czymś myśleć. Kiedy zwiążesz się z takimi ludźmi, z pewnością będziesz lepiej uczył się teorii i przyjmiesz postawę filozoficzną. Nie jest to nic złego. Jednakże inna mądra osoba może dać Ci wiedzę i mądrość, której daremnie szukać w książkach. Pisma mówią, jaki podstawowy warunek powinna spełniać taka osoba: musi praktykować medytację i osiągać wgląd w powstawanie i przemijanie wszystkich zjawisk. Jeśli ktoś nie osiągnął takiego poziomu, nie powinien próbować uczyć medytacji, bo jego kontakt z uczniami nie będzie sprzyjał wykształcaniu się w nich dam mawiczaja. Szósty. Refleksja nad głębią dammy Szóstym sposobem pomagającym badaniu jest refleksja nad głębią dammy. Może się wydawać, że w zaleceniu, aby się nad czymś zastanawiać, tkwi sprzeczność, ale głównie oznacza to rozmyślanie nad naturą zjawisk fizycznych i mentalnych z punktu widzenia Vipassany, jako zbioru całkowicie bezosobowych związków zjawisk, czynników i umiejętności. 7. Pełne zaangażowanie. Ostatnim ważnym elementem pomagającym w pojawianiu się badania jest pełne oddanie się trenowaniu tego czynnika przebudzenia. Zawsze powinieneś być skłonny do dociekania do intuicyjnego bezpośredniego wglądu. Pamiętaj, że doświadczeń nie trzeba racjonalizować lub intelektualizować. Po prostu praktykuj medytację, abyś bezpośrednio mógł doznawać własnego umysłu i ciała. Bohaterski wysiłek trzeci czynnik przebudzenia Trzeci czynnik przebudzenia wysiłek czyli wiria to energia używana do wytrwałego i ciągłego kierowania umysłu na obiekt obserwacji. W języku palijskim wirja jest określana jako vira sabhawo, co znaczy stan bohaterów. Daje to wyobrażenie o jakości i wysiłku w naszej praktyce. Powinien to być bohaterski wysiłek. Ludzie ciężko pracujący i wkładający wysiłek w pracę postępują jak bohaterowie we wszystkim, co robią. W rzeczywistości to już wysiłek sam w sobie nadaje im cechy bohaterskie. Osoba zdolna do takiego wysiłku będzie śmiało postępować naprzód. Nie będzie się obawiała trudności, jakie napotka wykonując wybrane zadanie. Komentatorzy pism stwierdzają, że cechą wysiłku jest wytrwała cierpliwość w obliczu cierpień i trudów. Wysiłek jest umiejętnością pozwalającą na osiągnięcie celu, nawet jeśli trzeba zacisnąć zęby. Jogin od samego początku praktyki musi wykazać się cierpliwością i akceptacją. Ktoś, kto udaje się na odosobnienie, porzuca przyjemne nawyki i rozrywki zwykłego życia. Niewiele śpi na prowizorycznie zrobionych materacach w małej celi. Potem zrywa się i spędza dzień próbując siedzieć nieruchomo ze skrzyżowanymi nogami przez całe godziny. Ponadto w prostej i surowej praktyce musi cierpliwie znosić niezadowolenie i tęsknotę za wygodami domu. Ilekroć zasiądziesz do medytacji, będziesz odczuwał opór ciała i różne bóle. Powiedzmy, że całymi godzinami będziesz starał się siedzieć nieruchomo ze skrzyżowanymi nogami. Po piętnastu minutach siedzenia nadleci jakiś paskudny komar, żeby cię ukuć. Zaczyna cię swędzieć. Ponadto zesztywniał ci kark i coraz bardziej drętwieje stopa. Możesz poczuć się rozdrażniony. Przywykłeś do życia w zbytku. Twoje ciało jest tak rozpieszczone, że zmieniasz pozycję, ilekroć odczuje ono najmniejszą niewygodę. Ale teraz, niestety, ciało musi pocierpieć. I ponieważ ono cierpi, Cierpisz i ty. Nieprzyjemne wrażenia mają przedziwną zdolność wyczerpywania i zaprzątania umysłu. Pokusa, żeby się poddać, może być bardzo silna. Umysł mogą przepełniać racjonalizację. Przesunę stopę tylko odrobinę, to dobrze wpłynie na moją koncentrację. Poddanie się takiej pokusie może być jedynie kwestią czasu. Cierpliwa wytrwałość. Powinieneś się zdobyć na bohaterski wysiłek, którego właściwością jest wytrzymałość w obliczu trudności. Jeżeli podniesiesz poziom swojej energii, twój umysł nabierze siły, by cierpliwie i odważnie znosić ból. Wysiłek może odświeżyć umysł i sprawić, że będzie rzeźki nawet w trudnych okolicznościach. Dodając sobie odwagi lub szukając inspiracji u duchowego przyjaciela albo przewodnika, możesz podnieść poziom energii. Po jej zdobyciu umysł wzmacnia się i ponownie staje się silny. Wsparcie dla wycieńczonego umysłu. Komentatorzy pism stwierdzają, że funkcją wysiłku jest wspieranie. Umysł jest wspierany przez wysiłek w momentach usztywniania się z powodu ataków bólu. Wyobraź sobie stary, chylący się ku upadkowi dom. Niewielki poryw wiatru zamieni go w gruzy. Jeżeli podeprzesz czymś jego ściany, Dom będzie stał dalej. W podobny sposób umysł ogarnięty bólem może zostać wsparty przez bohaterski wysiłek oraz wypoczęty i czujny, kontynuować praktykę. Każdy może osobiście doświadczyć tej korzyści. Jogini cierpiący na chroniczne dolegliwości mogą mieć kłopoty ze zwykłą praktyką. Ciągłe borykanie się z dolegliwościami wyczerpuje energię fizyczną i mentalną. Jest kosztowne i zniechęcające. Nic dziwnego, że chorzy jogini często przychodzą na rozmowy z nauczycielem pełni rozpaczy i rozczarowania. Czują, że nie robią żadnych postępów, jedynie biją głową w mur. Wszystko wydaje się daremne, miewają mroczne myśli, chcą się poddać, opuścić odosobnienie lub po prostu przestać medytować. Czasami mogę pomóc w tej sytuacji krótką rozmową lub słowami zachęty. Wówczas twarz jogina rozpromienia się i pomaga to na dzień lub dwa. Koniecznie trzeba skądś czerpać zachętę i inspirację, nie tylko z samego siebie, ale też od kogoś, kto umie pomóc na dłużej, kto nas popchnie, gdy utkniemy w miejscu. Bohaterski umysł opowieść o Mniszce imieniem Chitta Efektem wysiłku jest śmiały, dzielny i odważny umysł żeby to dobrze zilustrować przytoczę opowieść z czasów Buddy o mniszce imieniem Citta Pewnego dnia gdy Citta zaczęła przyglądać się cierpieniu umysłu i ciała ogarnęła ją duchowa gorliwość Porzuciła świeckie życie i przywdziała szaty mniszki w nadziei że to ją wyzwoli od cierpienia Niestety cierpiała na pewną chroniczną dolegliwość ataki drgawek które zdarzały się bez ostrzeżenia Jednego dnia czuła się dobrze a potem nagle chorowała. Na szczęście była kobietą zdeterminowaną, pragnęła wyzwolenia i nie była osobą, która daje za wygraną. Kiedy była zdrowa, starała się z całych sił praktykować i robiła to dalej, pomimo choroby, aczkolwiek mniej intensywnie. Czasami jej praktyka była bardzo dynamiczna i pełna natchnienia, ale kiedy następował silny nawrót choroby, traciła wszystkie osiągnięcia w medytacji. Siostry mniszki obawiały się, że Chitta przedobrzy. Ostrzegały ją, żeby dbała o zdrowie, nie forsowała się, ale Chitta ignorowała to. Medytowała dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Stawała się coraz starsza, i chodząc, musiała podpierać się laską. Jej ciało było słabe i kościste, ale umysł, trzeźwy i silny. Pewnego dnia Citta uznała, że ma już dosyć tych wszystkich trudów i podjęła niezłomną decyzję. Powiedziała do siebie: Dzisiaj dam z siebie wszystko, w ogóle nie zważając na ciało. Pokonam wszystkie skazy albo umrę. Zaczęła wspinać się na wzgórze, podpierając się kosturem. Szła krok za krokiem, bardzo uważnie, stara, chuda i słaba, musiała czasami kłaść się na ziemi i iść na czworakach. Lecz jej umysł był wytrwały i dzielny. Była całkowicie oddana damie. Z każdym krokiem, z każdym calem ziemi podążała na szczyt wzgórza z uważnością. Kiedy tam dotarła, była wyczerpana, lecz nie straciła uważności. Czyta jeszcze raz uroczyście obiecała sobie pokonać ostatecznie wszystkie kilesa albo umrzeć. Praktykowała tak mocno, jak mogła i tego dnia osiągnęła cel. Ogarnęła ją radość i zachwyt, a schodząc ze wzgórza, Miała silny i jasny umysł. Była już zupełnie inną osobą niż Citta, która szła na czworakach na szczyt. Teraz była odświeżona i silna, z jasnym i spokojnym wyrazem twarzy. Kiedy pozostałe mniszki zobaczyły Cittę, były zdumione. Pytały ją, jakiż cud ją tak odmienił. Gdy opowiedziała, co się jej przydarzyło, mniszki ogarnął głęboki szacunek i podziw. Budda rzekł, Lepiej jest przeżyć jeden dzień w zmaganiach medytacji, niż żyć setki lat bez niej. W świecie biznesu, polityki, spraw społecznych i nauki wszyscy wybitni ludzie zawsze ciężko pracowali. Ciężka praca wyniesie cię na wyżyny w każdej dziedzinie. To szczera prawda. Również w medytacji rola wysiłku jest oczywista. Praktykowanie wymaga wielkiego nakładu energii. Naprawdę musisz pracować, żeby wykształcić ciągłą uważność. I zachowywać ją nieustannie, bez chwili przerwy. W takich staraniach nie ma miejsca na lenistwo. Żar, który powoduje, że skazy wyparowują. Budda mówił o energii jako o rodzaju żaru, a tapa. Kiedy umysł jest pełen energii, staje się gorący. Ta mentalna temperatura może sprawić, że skazy umysłu wyparowują. Możesz je porównać do wilgoci. Umysł, któremu brakuje energii, łatwo może nimi przesiąknąć i dać się przygnieść. Jednakże, przy znacznym wysiłku, umysł może odparować Kilesa, zanim zdążą go skalać. W ten sposób, gdy umysł dzięki wysiłkowi jest pełen energii, mentalne nieczystości nie mogą go dotknąć lub choćby się zbliżyć. Nie mogą go opanować szkodliwe stany. Na poziomie molekularnym, ciepło objawia się jako wzrastająca wibracja cząstek. Rozgrzana do czerwoności sztaba żelaza, w rzeczywistości bardzo szybko wibruje, staje się elastyczna i nadaje się do obróbki. Tak samo dzieje się podczas medytacji. Kiedy wysiłek jest znaczny, wzrastające wibracje umysłu manifestują się jako jego czujność. Pełen energii umysł z łatwością i bardzo szybko przeskakuje z jednego obiektu obserwacji na drugi. Mając do czynienia ze zjawiskami, podgrzewa je roztapia ułudę ich trwałości i wyraźnie widzi, że podlegają przemijaniu. Czasami, kiedy impet osiągnięty w praktyce jest bardzo duży, wysiłek towarzyszy mu jeszcze długo potem, tak jak to się dzieje z rozgrzaną sztabą żelaza, która pozostaje czerwona jeszcze długo po wyjęciu z ognia. Kiedy kilesa zostają odsunięte, umysł postrzega czysto i wyraźnie to, co się dzieje staje się przenikliwy i bardzo łatwo mu uchwycić szczegóły pojawiających się przed nim zjawisk. Ta energiczna uważność pozwala mu głęboko wnikać w obiekt obserwacji i pozostawać w nim bez rozproszenia i rozbicia. Gdy wykształci się uważność i skupienie, pojawia się przestrzeń dla czystej intuicyjnej percepcji i mądrości. Silny wysiłek wykształca i wzmacnia korzystne czynniki takie jak uważność, koncentracja, i mądrość, które z kolei przynoszą ze sobą zdrowe, szczęśliwe stany. Umysł jest jasny i przenikliwy i zaczyna głębiej wchodzić w prawdziwą naturę rzeczywistości. Szkody wynikające z lenistwa i rozkosze wolności. Jeżeli ogarnie cię niedbalstwo i lenistwo, twoja uwaga się stępi, a w umyśle zapanują szkodliwe dla niego stany. Kiedy przestajesz być skupiony, nie dbasz już o to, czy stan twojego umysłu jest korzystny, czy nie. Sądzisz, że nie musisz już przykładać się do dalszej praktyki. Ten rodzaj zuchwalstwa, czy też śmiałości, może nad tobą zapanować i spowolnić cię. Twój umysł stanie się wówczas przytłumiony i ociężały, pełen negatywnych i niekorzystnych tendencji, jak zapleśniały koc, pozostawiony na deszczu. Zazwyczaj Kilesa ciągną umysł w sferę przyjemności zmysłowych, a zwłaszcza do lubieżności, raga, jednego z aspektów pożądania. Ludzie, którym brakuje bohaterskiego wysiłku, są bezradni w szponach raga. Pogrążają się w przyjemnościach zmysłowych. Jeżeli umysł zdobędzie się na wysiłek, może uwolnić się od tego szkodliwego pola energii. Staje się wtedy bardzo lekki tak jak rakieta, która zdołała pokonać ciążenie i wyrwała się w kosmos. Uwolniony od ociężałości pożądania i niechęci, ogarnięty zostaje zachwytem i spokojem oraz innymi, rozkosznymi, wolnymi stanami. Taki rodzaj rozkoszy można osiągnąć tylko własnym wysiłkiem. Wolności tej każdy może doświadczyć osobiście. Być może pewnego dnia medytowałeś, a ktoś w pobliżu piekł ciasteczka. Jeśli byłeś wtedy naprawdę uważny, po prostu odnotowałeś ten zapach jako obiekt. Wiedziałeś, że jest przyjemny, ale nie pojawiło się w związku z nim żadne przywiązanie. Nie czułeś się zmuszony, żeby wstać z poduszki i poprosić o jedno ciastko. Podobnie stałoby się, gdyby dotarł do ciebie nieprzyjemny obiekt. Nie odczuwałbyś niechęci. Nie uległbyś pomieszaniu ani ułudzie. Kiedy wyraźnie widzisz naturę umysłu i materii, Szkodliwe czynniki nie mogą nad tobą zapanować. Jedzenie może być dla praktykujących medytację jedną z największych trudności, zwłaszcza podczas odosobnienia. Nie chodzi tylko o łakomstwo, ale też o to, że często odczuwają odrazę wobec jedzenia. Jeżeli jogin jest naprawdę uważny, może dokonać wstrząsającego odkrycia, że jedzenie jest niemalże pozbawione smaku. W miarę pogłębiania praktyki niektórzy jogini zaczynają odczuwać, że jedzenie jest tak odrażające, iż nie są zdolni do zjedzenia więcej niż jednego lub dwóch kęsów. Podobnie się dzieje, gdy jogin doświadcza silnego uniesienia. Staje się ono pokarmem dla jego umysłu i wtedy już całkowicie traci apetyt. Wszyscy jogini powinni spróbować przezwyciężyć te początkowe reakcje i zdobyć się na wysiłek, aby jadać odpowiedni pokarm, żeby zachować energię. Kiedy ciało jest pozbawione jedzenia, traci siły i wigor, co w końcu uniemożliwia praktykę medytacyjną. Można marzyć o korzyściach płynących z wiria, ale jeśli nie zabiegasz o nie z wysiłkiem, to powiedziane jest, że będziesz tarzał się w odrazie. Kusita to słowo w języku palijskim oznaczające właśnie taką osobę, na człowieka, który nie pracuje, żeby utrzymywać siebie i swoją rodzinę. Inni będą patrzeć z lekceważeniem mogą go nazywać próżniakiem lub ubliżać mu w inny sposób. Słowo kusita odnosi się szczególnie do takiej osoby, która jest wyszydzana. W praktyce medytacyjnej jest podobnie niezbędna jest energia. Jogin, który nie potrafi zdobyć się na wysiłek, żeby podołać trudnemu doświadczeniu, a zamiast tego kuli się ze strachu, może zostać nazwany tchórzem. Nie ma w nim odwagi, poczucia śmiałości, ani męstwa. Osoba leniwa żyje w nędzy i cierpieniu. Nie dość, że jest nisko oceniana przez innych, to jeszcze z łatwością mnożą się jej kilesa, ponieważ jej wysiłek jest słaby. Wówczas jej umysł atakują trzy rodzaje myśli: myśli porządliwe, niszczycielskie i okrutne. Takie stany mentalne są deprymujące, bolesne i nieprzyjemne. Osoba leniwa łatwo może paść ofiarą innego nieprzyjemnego stanu bezczynności i ospałości. Ponadto bez energii może być trudno przestrzegać podstawowych wskazań. Człowiek łamie wtedy wskazania na własną odpowiedzialność, traci radość i korzyści płynące z moralnej czystości. Praktyka medytacyjna jest wyraźnie osłabiana lenistwem, okrada ono jogina z szansy wglądu w prawdziwą naturę rzeczy czy wzniesienia się umysłu na wyżyny. Dlatego też Buddha powiedział, że osoba leniwa wiele traci. Wytrwałość. Wysiłek musi charakteryzować się wytrwałością, aby mógł rozwinąć się w czynnik przebudzenia. Oznacza to, że energii ani nie ubywa, ani nie wpada ona w stagnację, zamiast tego nieustannie wzrasta. Wytrwały wysiłek chroni umysł przed złymi myślami. Jest w nim tyle energii, że lenistwo i ospałość nie mają do niego dostępu jogini odczuwają zarówno trwałość wskazań, których przestrzegają, jak też trwałość skupienia i wglądu. Doświadczają korzyści wynikających z wysiłku, czyli jasnego i czystego umysłu pełnego mocy, aktywnego i tryskającego energią. Korzyści wynikające z dobrego wysiłku staną się zrozumiałe, gdy odniesie się w medytacji znaczący sukces. Być może ktoś zaobserwował niezwykle bolesne wrażenia i zdołał w nie wniknąć. Nie reagując na nie i nie ulegając im. Umysł czuje wtedy olbrzymią satysfakcję z heroizmu takiego osiągnięcia. Jogin uświadamia sobie, że dzięki wysiłkowi umysł nie uległ trudnościom, lecz przeszedł przez nie zwycięsko. Mądrze kierowana uwaga jest źródłem energii. Budda był lakoniczny w opisie tego, skąd bierze się wysiłek lub energia. Powiedział, że rodzi je mądrze kierowana uwaga. I mądra refleksja nad wykształceniem trzech elementów wysiłku. Kolejne stadia energii wyrwanie się ze sfery działania kilesa. Trzy elementy wysiłku to według buddy wysiłek początkowy, wysiłek wyzwalający i wysiłek wytrwały. Wysiłek początkowy jest potrzebny na początku praktyki, zwłaszcza podczas odosobnień. Umysł jest wtedy przytłoczony nową sytuacją, i może tęsknić za wszystkim, co zostawił. Wchodząc na ścieżkę medytacji, zastanawiasz się nad korzyściami, które da realizacja wyznaczonego zadania, i wówczas naprawdę starasz się być uważny. Kiedy jogin rozpoczyna praktykę, ma za zadanie skupiać się jedynie na paru podstawowych obiektach. Ma po prostu obserwować główny obiekt, a innymi zajmować się tylko wtedy, gdy będą rozpraszać jego uwagę. To proste, choć fundamentalne przedsięwzięcie, Stanowi pierwszy rodzaj wysiłku, wysiłek początkowy. To tak jak z pierwszym etapem lotu rakiety, podczas którego odrywa się ona od ziemi. Kiedy już ktoś potrafi przez jakiś czas utrzymywać uwagę na głównym przedmiocie, nie znaczy to jeszcze, że lot będzie przebiegał spokojnie. Pojawią się przeszkody, takie jak senność lub bolesne doznania. Ktoś może stwierdzić, że stał się niewinną ofiarą bólu, niecierpliwości, żądzy. Senności i zwątpienia. Być może cieszy się, że potrafi skupić się na głównym przedmiocie, odczuwa już spokój i pojawia się dobre samopoczucie, gdy nagle zaczynają napastować go nieprzyjemne wrażenia. W takiej sytuacji umysł wykazuje tendencję do ospałości i zniechęcenia. Wysiłek początkowy już nie wystarcza. Potrzeba dodatkowych sił, żeby zmierzyć się z bólem oraz sennością i pokonać przeszkody. Drugi poziom energii energia wyzwalająca przypomina drugi etap lotu rakiety, podczas którego przebija się ona przez ziemską atmosferę. Słowa zachęty ze strony nauczyciela mogą ci wówczas pomóc lub sam możesz zastanowić się, dlaczego dobrze jest wzbudzić w sobie energię wyzwalającą. Dysponując zachętą zewnętrzną i wewnętrzną, dokonujesz teraz skoordynowanego wysiłku, by obserwować ból. Jeżeli zdołasz znieść trudności, poczujesz się bardzo zadowolony, nastąpi przypływ energii. Będziesz gotowy podążyć za wszystkim, co znajdzie się w polu uwagi. Być może pokonasz ból w plecach, albo zajmiesz się nawrotem senności i przekonasz się, że znika jak kłęby obłoków. Umysł staje się coraz bardziej prężny, czysty i jasny. Możesz odczuwać wysoki poziom energii. Jest to bezpośrednie doświadczenie działania energii wyzwalającej. Późniejsza praktyka może przebiegać gładko, a umysł może czuć się usatysfakcjonowany. Nie bądź zaskoczony, gdy nauczyciel wyznaczy Ci dodatkowe zadanie, np. poprosi, żebyś zwracał uwagę na kilka punktów dotykowych na ciele. Posłuży to jako wsparcie do energii podtrzymującej, trzeciego rodzaju energii. Wytrwała energia jest konieczna do pogłębienia praktyki, i skierowania cię ku Twojemu celowi. Przypomina to trzeci etap lotu rakiety, podczas którego energia potrzebna jest do opuszczenia pola przyciągania ziemskiego. W miarę jak będziesz w sobie wykształcać wytrwałą energię, zaczniesz podróżować przez stadia wglądu. Łatwo zapomnieć, że tymczasowe szczęście, jakie odczuwasz w obecnej praktyce, przeminie, kiedy wrócisz do świata, chyba że osiągniesz wyższy poziom spokoju. Warto byłoby się nad tym zastanowić. Dlaczego praktykujesz? Przynajmniej po to, żeby stać się sota pannia, wchodzącym w strumień, by osiągnąć pierwszy etap przebudzenia, który uwolni cię od ponownych narodzin w niższych, niebezpiecznych i pełnych cierpienia światach. Cokolwiek jest Twoim celem, nie powinieneś spoczywać na laurach, dopóki go nie osiągniesz. Aby to zrobić, musisz zdobyć się na wytrwały wysiłek który ani nie zmaleje, ani się nie zatrzyma. Będzie coraz większy, aż wreszcie doprowadzi cię do ostatecznego celu. Wysiłek, który w ten sposób zostanie wypracowany, nosi w języku palijskim nazwę Paggahi Taviria. Wreszcie, na koniec praktyki, wkraczamy w czwarte stadium, wysiłku spełniającego. To on wyprowadzi cię całkowicie poza pole grawitacyjne przyjemności zmysłowych do wolności Nibbany. Być może zainteresuje Cię, do czego jest to podobne. Cóż, zdobądź się na wysiłek, a sam się tego dowiesz. 11 dalszych sposobów służących do wzbudzania energii. Komentarze wymieniają 11 sposobów służących do wzbudzania energii. Pierwszy, refleksja nad stanami niedoli Przede wszystkim zastanawiasz się nad przerażającymi stanami apaja albo niedoli w które możesz popaść, jeżeli jesteś leniwy. Apa znaczy pozbawiony, a ja z kolei wiąże się z korzystną kammą, która przynosi szczęście, a zwłaszcza to szczęście, którego można doświadczyć jako człowiek, jako dewa, jako Brahma oraz w Nibbanie. Jeżeli ktoś nie praktykuje, może popaść w stany i znaleźć się w światach, w których będzie mógł tworzyć tylko szkodliwą kammę. Istnieje kilka rzeczywistości ponownych narodzin, które są godne pożałowania. Spośród nich najłatwiej będzie ci zaobserwować, a zatem i uznać, istnienie świata zwierzęcego. Zastanów się nad zwierzętami na ziemi, w morzu i w powietrzu. Czy którekolwiek z nich tworzy korzystną kammę, działania wolne od potępienia? Zwierzęta żyją w mgle ułudy spowija je przerażająco gruba warstwa ignorancji i niewiedzy. Owady, na przykład, przypominają raczej maszyny zaprogramowane genetycznie do odtwarzania pewnych działań i nie mają nawet najmniejszej zdolności dokonywania wyboru, osądu lub uczenia się. Procesy mentalne większości zwierząt ograniczają się do zapewnienia przetrwania i do rozmnażania się. W ich świecie role są niewiarygodnie proste. Jest się albo drapieżnikiem, Albo jego ofiarą, albo jednym i drugim. To złowrogi krąg, w którym przeżywają tylko najlepiej przygotowani. Wyobraź sobie strach i paranoję, jakie muszą gościć w umyśle istoty żyjącej w tak pożałowania godnych warunkach. Wyobraź sobie rozpacz i cierpienie, gdy jedno stworzenie ginie w szczękach drugiego. Jeśli zwierzęta umierają w takim cierpieniu, jak mogą ponownie narodzić się w lepszym życiu? Jakość umysłu w chwili śmierci, determinuje jakość następnego wcielenia. Jak zwierzęta mogą wymknąć się ze swej pełnej lęku egzystencji? Czy zwierzęta potrafią być szczodre? Czy są moralne? Czy potrafią przestrzegać wskazań? Nie wspominając już o szlachetnym i wymagającym zadaniu medytacji. W jaki sposób zwierzęta kiedykolwiek nauczą się kontrolować i rozwijać swoje umysły, aby osiągnąć dojrzałość? To przerażające i straszne rozmyślać nad życiem, w którym można jedynie zachowywać się w szkodliwy sposób. Takie rozważania mogą wspierać Twój wysiłek. Jestem teraz Joginem. Oto moja szansa. Jakże mogę marnotrawić czas, leniąc się? Co bym zrobił, gdybym w następnym życiu urodził się jako zwierzę? Wtedy nigdy nie zdołałbym zdobyć się na wysiłek. Nie mogę marnować czasu. Powinienem się starać, już teraz Drugi. Refleksja nad korzyściami wynikającymi z energii. Drugi sposób wzbudzania energii polega na zastanawianiu się nad korzyściami wynikającymi z energii. Niektóre z nich zostały opisane powyżej. Masz bezcenną okazję zetknąć się z dammą, naukami Buddy. Zetknąwszy się z niezrównanym światem dammy, nie powinieneś zmarnować okazji, aby podążać ścieżką wiodącą do istoty jego nauk. Możesz dostąpić ponad zmysłowych stanów, czterech kolejnych poziomów szlachetnej ścieżki i owocu, oraz samej nibbany. Dzięki praktyce możesz pokonać cierpienie. Nawet jeśli nie pracujesz, żeby całkowicie uwolnić się od cierpienia w tym życiu, byłoby wielką stratą nie starać się zostać przynajmniej sota pannia wchodzącym w strumień, a dzięki temu już nigdy nie urodzić się ponownie w stanie niedoli. Jednakże ścieżką tą nie może podążać każdy. Jogin potrzebuje wielkiej odwagi i wysiłku, musi być osobą wyjątkową. Pracuj więc wytrwale, a osiągniesz swój wielki cel. Nie powinieneś zmarnować okazji do dążenia ścieżką wiodącą do istoty nauk Buddy. Jeżeli zastanowisz się nad tym, być może twoja energia i inspiracja wzrosną, a ty, Zdobędziesz się na większy wysiłek w praktyce. Trzeci. Pamiętanie o szlachetnych poprzednikach. Po trzecie, pamiętaj o szlachetnych osobach, które podążały tą ścieżką przed Tobą. Nie jest to jakaś zakurzona boczna droga. Od niepamiętnych czasów podążali nią budowie, milczący budowie, wielcy uczniowie, arachanci i wszyscy inni szlachetni. Jeśli chcesz wstąpić na tę znamienitą drogę, bądź poważny i pracowity. Nie ma na niej miejsca dla tchórzy i próżniaków, to droga dla bohaterów i bohaterek. Nasi poprzednicy na tej ścieżce nie byli jedynie zbieraniną życiowych nieudaczników, którzy wyrzekli się świata, żeby uciec przed długami i swoimi problemami emocjonalnymi. Budowie i szlachetni często byli zamożni i pochodzili z kochających rodzin. Gdyby dalej żyli w stanie świeckim, bez wątpienia czekałoby ich wygodne życie. Jednakże, zamiast tego, dostrzegli pustkę światowego życia i mieli przeczucie, że osiągnął większe szczęście i spełnienie poza światem zwykłych przyjemności zmysłowych. Było też wiele mężczyzn i kobiet, którym niskie pochodzenie społeczne, świadomość ucisku ze strony społeczeństwa albo klas rządzących, lub też walka z chorobą, ofiarowały zupełnie nowe rozwiązanie, pragnienie wykorzenienia cierpienia zamiast jedynie jego łagodzenia na poziomie świeckim lub szukania zemsty za wyrządzone im zło. To ci ludzie na drodze do wyzwolenia dołączyli do podobnych sobie, bardziej uprzywilejowanych przez los. Budda powiedział, że prawdziwa szlachetność zależy od wewnętrznej czystości, a nie od klasy społecznej. Wszyscy buddowie i szlachetni uczniowie mieli w sobie czystego ducha dociekania i pragnienie wyższego, większego szczęścia dla którego opuścili swe domy i ruszyli ścieżką do Nibbany. Ta szlachetna ścieżka nie jest dla ludzi krnąbrnych czy nieudaczników. Ktoś może powiedzieć, tą ścieżką podążali wybitni ludzie, więc muszę spróbować im dorównać. Nie mogę być niestaranny. Pójdę tą drogą z największą odbałością, bez trwogi. Mam szansę należeć do wielkiej rodziny grupy znamienitych ludzi, którzy nie okroczyli. Powinienem sobie pogratulować, że trafiła mi się taka okazja. Tą ścieżką podążali ludzie tacy jak ja i osiągnęli różne stany przebudzenia, zatem i ja również zdołam je osiągnąć. Dzięki takim refleksjom wzrośnie twój wysiłek, a to powiedzie cię do twojego celu. Nibbany. czwarty. Docenianie wsparcia czwartym środkiem służącym wzmożeniu wysiłku, jest szacunek i docenianie jałmużny, a także innych darów istotnych w życiu mnicha. Dla wyświęconych mnichów i mniszek oznacza to szanowanie darów ofiarowywanych przez osoby świeckie, nie tylko w chwili ich wręczenia, ale też zachowywanie ciągłej świadomości, że dobroć innych umożliwia im prowadzenie dalszej praktyki. Świeccy jogini również mogą stać się zależni od wsparcia udzielonego przez innych mogą pomagać im rodzice i przyjaciele, albo finansowo, albo doglądając ich spraw, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w intensywnych odosobnieniach. Nawet jeżeli ktoś sam zadba o wszystkie swoje sprawy na czas odosobnienia, i tak w różny sposób trzeba wspierać jego praktykę. Budynek, który daje mu schronienie, jest gotowy, woda i elektryczność są mu dostępne. Jedzenie jest przygotowywane przez ochotników. I wszystkie pozostałe potrzeby są zaspokajane. Powinieneś doceniać pomoc, jakiej udzielają ci ludzie, którzy nic nie są ci winni, ludzie, którzy mają dobre serce i są bardzo życzliwi, oraz powinieneś żywić do nich głęboki szacunek. Możesz sobie powiedzieć, powinienem praktykować tak ciężko, jak tylko się da, aby stać się godnym dobroci tych ludzi. To jedyny sposób, by odwzajemnić ich życzliwość. Oby ich wysiłki nie poszły na marne. Wszystko, co mi ofiarowują, wykorzystam uważnie, żeby powoli ograniczać i wyzbywać się kilesa, by chwalebne czyny moich dobroczyńców wywołały równie chwalebne skutki. Budda ustanowił zasady postępowania dla mnichów i mniszek. Jedną z tych zasad jest pozwolenie na przyjmowanie tego, co życzliwie ofiarowują świeccy dobroczyńcy. Zasada ta nie służy temu, aby mnisi i mniszki wiedli luksusowe życie. Dary powinny być przyjmowane po to, żeby mogli należycie dbać o swoje ciała, zapewniając im odpowiednie warunki, żeby mogli się starać o wyzbycie się Kilesa. Przyjmując wsparcie, mogą poświęcić cały swój czas praktyce i kształtowaniu sila, samadhi i pannia, by w końcu wyzwolić się od cierpienia. Przemyśl to, że jedynie przez pilną praktykę można odwzajemnić życzliwość okazaną przez dobroczyńców. W ten sposób pobudzona uważność staje się wyrazem wdzięczności za całą pomoc, jaką uzyskujesz w trakcie praktyki medytacyjnej. 5. Przyjmowanie szlachetnej sukcesji Piątym środkiem wzbudzającym energię jest refleksja nad przyjmowaniem szlachetnej sukcesji. Sukcesja po osobie szlachetnej składa się z siedmiu niematerialnych cnót: wiary, sadda, moralności, sila, moralnego poczucia wstydu i moralnych obaw, hiri i ottapa, omówionych w pełni w Rydwanie do Nibbany, ostatnim rozdziale tej książki. Do cnót tych zalicza się również wiedzę o damie i szczodrość. Człowiek szczodrze wyzbywa się Kilesa i ofiarowuje dary innym. Poza tym mądrość, która wiąże się z serią wglądów Vipassany i wreszcie mądrość przenikająca do Nibbany. W sukcesji tej nadzwyczajne jest to, że wszystkie przymioty są niematerialne i przez to nie są nietrwałe. Różni się ona od dziedzictwa, jakie moglibyśmy otrzymać od naszych rodziców po ich śmierci. Dziedzictwo po nich jest materialne, a zatem może zostać utracone albo się rozpaść. Ponadto dziedzictwo materialne w wielu aspektach jest niezadowalające. Niektórzy ludzie szybko trwonią wszystko, co otrzymują, inni nie mają pożytku z otrzymanego majątku. Sukcesja po osobie szlachetnej zawsze jest dobra, chroni i uszlachetnia, prowadzi za bramę śmierci i przez resztę cyklu wcieleń. Jednak jeżeli dzieci są nieposłuszne i samowolne, rodzice mogą je wydziedziczyć i nie przekazać żadnego spadku. Podobnie jest w świecie damy. Jeżeli ktoś poznał nauki Buddy, ale potem praktykował niedbale i leniwie, to zostanie pozbawiony siedmiu typów szlachetnej sukcesji. Jedynie osoba obdarzona cierpliwą i wytrwałą energią jest tego godna. Energia zostaje wzbudzona w pełni tylko wtedy, kiedy ktoś jest zdolny przejść przez wszystkie poziomy wglądu, aż do kulminacji świadomości szlachetnej ścieżki. Tak ożywiona energia Energia spełniająca, jest dokładnie tym, co sprawia, że człowiek staje się godny wszystkich dobrodziejstw szlachetnej sukcesji. Jeżeli będziesz doskonalił wysiłek swojej praktyki, posiądziesz te właściwości na stałe. Myśląc w ten sposób, możesz praktykować jeszcze żarliwiej. 6. Pamiętanie o wspaniałości Buddy. Szósta refleksja wzbudzająca energię. Poświęcona jest rozważaniu wielkości i zdolności tego, kto odkrył ścieżkę prowadzącą do wyzwolenia i nauczał o niej. O wspaniałości Buddy świadczy już choćby to, że matka Ziemia zadrżała aż siedem razy podczas jego życia. Ziemia zatrzęsła się po raz pierwszy, kiedy Bodhisatta, w sanskrycie Bodhisattva, przyszły Budda, po raz ostatni został poczęty w łonie matki. Zatrzęsła się znowu, gdy książę Siddhata opuścił w swój pałac, by wieść tułacze życie Ascety oraz wtedy, gdy osiągnął najwyższe przebudzenie. Ziemia zatrzęsła się po raz czwarty, kiedy Budda wygłosił swe pierwsze kazanie, po raz piąty, kiedy zwyciężył swoich przeciwników i po raz szósty, gdy powrócił z niebios Timsa, gdzie udzielał nauk o Abidammie, swojej matce, która się tam odrodziła. Ziemia zatrzęsła się po raz siódmy, gdy Budda osiągnął parinibbana kiedy w chwili swej fizycznej śmierci odszedł na zawsze z uwarunkowanej egzystencji pomyśl jak wielkie współczucie olbrzymią mądrość posiadał budda istnieją niezliczone opowieści o jego doskonałych cechach jak długo i z jakim oddaniem bodhisatta pracował żeby osiągnąć swój cel jak doskonale go osiągnął i z jaką miłością służył później ludzkości pamiętaj że dzięki wytrwałej pracy Zaczniesz podzielać z nim te wspaniałe przymioty. Zanim Budda osiągnął wielkie przebudzenie, wszystkie istoty żyły we mgle ułudy i ignorancji. Nie odkryto jeszcze ścieżki prowadzącej do wyzwolenia. Istoty poszukiwały jej w mroku. Jeśli chciały szukać wyzwolenia, musiały wymyślić własną praktykę albo podążać za kimś, kto twierdził, że posiadał prawdę, a w rzeczywistości nigdy jej nie odkrył. W tym świecie wymyślono wiele dróg do celu, jakim jest szczęście. Począwszy od okrutnego samoumartwiania się, a skończywszy na bezgranicznym pogrążeniu się w przyjemnościach zmysłowych. Ślubowanie wyzwolenia wszystkich istot. W jednym z poprzednich wcieleń Buddha był pustelnikiem imieniem Sumeda. Było to w poprzednim eonie i systemie świata, kiedy żył Budda imieniem Dipankara, ostatni przed wcieleniem Buddy Gautamy. Pustelnik Sumeda miał wizję, w której istoty bardzo cierpiały w ciemności poprzedzającej pojawienie się Samma sambuddy, w pełni przebudzonego buddy. Sumeda zobaczył, że istoty powinny zostać bezpiecznie przeprowadzone na drugi brzeg. Nie potrafiły przejść tam same. Z powodu tej wizji pustelnik zrezygnował z własnego przebudzenia, które miał możliwość osiągnąć akurat w tym życiu. Poprzysiągł, że niezależnie od tego, ile czasu to zajmie nawet przez niezliczone eony, będzie doskonalił swoje umiejętności, aż stanie się sam ma sam Buddą. To dałoby mu możliwość poprowadzenia do wyzwolenia wielu istot, a nie jedynie samego siebie. Kiedy ta istota zakończyła swoje przygotowania i pojawiła się jako przyszły Budda, była nadzwyczajna i wyróżniająca się. Po swoim wielkim przebudzeniu Budda urzeczywistnił trzy czynniki przyczyny, skutku oraz powinności. Wysiłek, który Bodhisatta włożył w ciągu wielu wcieleń w udoskonalenie parami, czyli sił czystości w umyśle, doprowadził go do urzeczywistnienia czynnika przyczyny. Istnieje wiele opowieści o wspaniałych aktach wielkoduszności, współczucia i prawości Bodhisatty. Życie po życiu poświęcał siebie dla dobra innych. Uzyskana w ten sposób czystość umysłu, Stała się podstawą jego osiągnięcia pod drzewem Bodhi, przebudzenia i zdobycia pełnej wiedzy o prawdzie. To dokonanie jest nazywane urzeczywistnieniem czynnika skutku. Było ono naturalnym rezultatem wypełnienia wstępnych uwarunkowań, czyli wykształcenia bardzo silnych mocy czystości jego umysłu. Trzecim osiągnięciem Buddy było spełnienie czynnika powinności, pomaganie innym przez wieloletnie nauczanie. Nie poprzestał na swym przebudzeniu, lecz powodowany wielkim współczuciem i miłością, aż do dnia swojej Bany, niestrudzenie dzielił się naukami dammy ze wszystkimi istotami, które były na to gotowe. Myślenie o różnych aspektach trzech wielkich przymiotów buddy może pobudzić cię do większego wysiłku w praktyce. Współczucie prowadzi do działania Jedyną motywacją sumedy, żeby poświęcić własne przebudzenie na rzecz wysiłku, by stać się buddą, było wielkie współczucie. Pękło mu serce, kiedy patrzył, jak istoty cierpią przez nierozważne działania. Ślubował wtedy posiąść wiedzę niezbędną do pokierowania ich tak doskonale, jak to możliwe. Współczucie musi prowadzić do działania. Ponadto, żeby działanie mogło wydać owoce, potrzebna jest jeszcze mądrość. To ona pozwala odróżnić dobrą ścieżkę od złej. Kiedy masz w sobie współczucie, ale nie masz mądrości, możesz wyrządzić więcej szkody niż pożytku, gdy starasz się pomagać innym. Z drugiej zaś strony, możesz posiadać wielką mądrość, możesz nawet osiągnąć przebudzenie, lecz nie mając w sobie współczucia, nawet nie ruszysz palcem, żeby pomagać innym. W przypadku buddy mądrość i współczucie idealnie się dopełniły. Dzięki wielkiemu współczuciu dla cierpiących istot, bodhisatta był zdolny do cierpliwej wytrwałości, podążając przez wszystkie cierpienia samsary. Inni go znieważali i ranili, ale on potrafił cierpliwie i wytrwale znosić takie działania. Powiedziane jest, że jeśli zsumowano by współczucie, jakie wszystkie matki na tej planecie żywią wobec swoich dzieci, jeszcze nie byłoby ono porównywalne z wielkim współczuciem Buddy. Matki są niezmiernie skłonne do przebaczenia. Wychowanie dzieci nie jest łatwym zadaniem. Dzieci potrafią być bardzo okrutne i czasami wyrządzają emocjonalną i fizyczną krzywdę swoim matkom. Nawet jeśli taka krzywda jest bolesna, serce matki zazwyczaj jest skłonne wybaczyć to dziecku. Zdolność Buddy do przebaczenia była nieograniczona. Właśnie ta zdolność była jednym z przejawów jego olbrzymiego współczucia. Pewnego razu Bodhisatta urodził się jako małpa. Któregoś dnia włóczył się po lesie i natknął się na bramina, który wpadł w rozpadlinę. Kiedy małpa zobaczyła bezradnego bramina, ogarnęło ją współczucie. To uczucie miało wielki impet, ponieważ Bodhisatta spędził wiele żywotów na doskonaleniu parami współczucia. Bodhisatta już miał zamiar wskoczyć do rozpadliny, żeby pomóc braminowi. Ale nagle zastanowił się, czy będzie miał dość siły, żeby go stamtąd wyciągnąć. W jego umyśle zagościła mądrość. Postanowił sprawdzić siły, podnosząc leżący w pobliżu głaz. Podniósłszy go i postawiwszy na miejsce, uznał, że potrafi uratować bramina. Zszedł na dół i śmiało wyciągnął bramina. Ponieważ małpa najpierw podniosła głaz, a potem wyciągała bramina, padła wyczerpana na ziemię. Bramin bynajmniej nie czując żadnej wdzięczności, podniósł kamień i uderzył nim małpę w głowę, chcąc ją zabić i zjeść. Bliska śmierci małpa uświadomiła sobie, co się stało, ale nie rozgniewała się. Stało się tak za sprawą jej doskonałego przymiotu przebaczania. Odezwała się więc do bramina: Czy słusznie jest mnie zabić, skoro przed chwilą uratowałam ci życie? Później małpa przypomniała sobie, że bramin zabłądził w lesie i bez pomocy nie trafi do domu współczucie małpy nie miało granic zaciskając zęby postanowiła nie umrzeć dopóki nie wyprowadzi bramina z lasu krwią cieknącą z rany wyznaczyła szlak który doprowadził bramina w znajome rejony potem umarła jeżeli budda miał takie współczucie i mądrość nawet jako małpa to możecie wyobrazić sobie do jakiego stopnia rozwinął w sobie te cechy do czasu, gdy osiągnął przebudzenie? Pełne przebudzenie Po niezliczonych wcieleniach Bodhisatta, kiedy miał zostać Buddą, w swojej ostatniej egzystencji urodził się jako człowiek. Udoskonaliwszy w sobie parami, zaczął poszukiwać prawdziwej ścieżki prowadzącej do wyzwolenia. Poznał już wiele dróg, zanim odkrył wreszcie szlachetną ścieżkę dzięki której ujrzał z taką ostrością nietrwałość, niespełnienie i nieobecność ja we wszystkich uwarunkowanych zjawiskach. Pogłębiając praktykę, przeszedł przez różne etapy przebudzenia i w końcu stał się arahantem, człowiekiem całkowicie oczyszczonym z chciwości, niechęci i ułudy. Potem wypełniła się w nim wiedza o prawdzie, jaką od dawna gromadził, wraz z pozostałą wiedzą właściwą Buddą. Jego pełna wiedza o prawdzie polegała na tym, że gdy Budda zapragnął coś wiedzieć, wystarczyło, że jedynie zastanowił się nad pytaniem, a odpowiedź spontanicznie zjawiała się w jego umyśle. Po osiągnięciu przebudzenia Budda uzyskał miano cechującego się osiągnięciem dojrzałości owocu, tak brzmi pełna nazwa. To spełnienie dokonało się wskutek urzeczywistnienia pewnych przyczyn i cech, jakie kształtował w poprzednich żywotach. Kiedy stał się doskonale przebudzonym buddą, nie zapomniał o przysiędze, którą złożył tyle eonów wcześniej, gdy był pustelnikiem Sumedą. Powodem tak ciężkiej i długiej pracy była chęć udzielenia pomocy pozostałym istotom pogrążonym w oceanie cierpienia. Teraz, ponieważ budda osiągnął całkowite przebudzenie, możesz sobie wyobrazić, jak bardzo silne i skuteczne stały się jego mądrość i olbrzymie współczucie. Opierając się na tych dwóch przymiotach, głosił nauki o damie przez 45 lat aż do śmierci. Budda sypiał jedynie dwie godziny, poświęcając resztę czasu służbie dla dammy. W różnorodny sposób pomagał innym istotom, aby mogły skorzystać z dobrego życia i szczęścia i cieszyć się nimi. Nawet na łożu śmierci ukazał mnichowi innego wyznania subhadzie, szlachetną ścieżkę. Dzięki czemu ten został ostatnim z wielu uczniów przebudzonych dzięki instrukcjom Buddy. Pełna nazwa tego trzeciego spełnienia brzmi urzeczywistnienie troski o pomyślność wszystkich istot. I jest ono naturalną konsekwencją poprzednich dwóch urzeczywistnień. Jeżeli Buddha mógł osiągnąć przebudzenie i całkowicie uwolnić się z Kilesa, dlaczego dalej żył na tym świecie? Dlaczego dalej przebywał z ludźmi? Trzeba zrozumieć, że Budda pragnął ulżyć istotom w cierpieniu i wprowadzić je na właściwą ścieżkę. Powodowały nim najczystsze współczucie i najgłębsza miłość. Doskonała mądrość Buddy pozwalała mu odróżniać to, co korzystne, od tego, co szkodliwe. Jeśli ktoś nie potrafi dokonać tego kluczowego rozróżnienia, jak w takim razie może pomagać innym? Ktoś może być naprawdę mądry, wiedzieć, co prowadzi do szczęścia, a co do nieszczęścia lecz gdy nie ma współczucia, może być obojętny na dole innych istot. Tak więc dzięki praktycznemu współczuciu, Budda nakłaniał ludzi, by unikali niewłaściwych działań sprowadzających krzywdę i cierpienie. Dzięki mądrości właściwie wybierał to, do czego zachęcać ludzi, oraz był dokładny i skuteczny. Połączenie cnót współczucia i mądrości uczyniło z Buddy niezrównanego nauczyciela. Budda nie miał egoistycznych myśli o zaszczytach, o zdobywaniu sławy czy uwielbienia licznych zwolenników. Nie obchodził się z ludźmi jak ktoś na wysokim stanowisku. Jego jedyną intencją było wskazanie im właściwej drogi, aby mogli osiągnąć takie przebudzenie, na jakie pozwalały im ich możliwości. Tak wyglądało jego olbrzymie współczucie. Kiedy zakończył swoje zadanie, Budda oddalił się w leśne ustronie. Nie pozostawał wśród tłumów, zachowując się tak jak wszyscy. Nie przedstawiał swoich uczniów mówiąc: Oto mój uczeń, zamożny kupiec, a to wielki profesor. Nie jest łatwo prowadzić samotne i odosobnione życie. Nie każdy człowiek umie cieszyć się z całkowitego odosobnienia, ale Budda nie był kimś zwykłym. Porada dla nauczycieli duchowych. Jest to ważna wskazówka dla każdego, kto pragnie zostać nauczycielem dammy albo medytacji. W relacjach z uczniami trzeba postępować z wielką delikatnością. Jeżeli nawiązaliśmy już z nimi relacje, należy zawsze pamiętać o tym, aby kierować się olbrzymim współczuciem, tak jak Budda. Istnieje niebezpieczeństwo, że zwiążemy się zbyt blisko i poufale z tymi, którym należy pomóc. Jeżeli nauczyciel medytacji wiąże się z uczniami zbyt blisko, może to skutkować brakiem szacunku i lekceważeniem. Dla nauczyciela medytacji Najlepszym wzorem do naśladowania jest Budda. Wtedy będzie miał właściwą motywację w dzieleniu się naukami damy. Nikt nie powinien ekscytować się faktem, że stał się popularnym, odnoszącym sukcesy nauczycielem. Motywacja musi być całkowicie bezinteresowna. Należy dbać o dobro uczniów, przedstawiając taką technikę, która rzeczywiście złagodzi zachowania ich ciała, umysłu i mowy, a co za tym idzie, przyniesie im prawdziwy spokój i szczęście. To dlatego nauczyciele powinni bez przerwy sprawdzać motywację, która nimi kieruje. Pewnego razu zapytano mnie, jaki sposób uczenia medytacji jest najskuteczniejszy. Odpowiedziałem Po pierwsze, najważniejsze to ćwiczyć, aż osiągnie się biegłość w praktyce. Później trzeba zdobyć dobre podstawy teoretyczne, zawarte w pismach. Wreszcie, trzeba zastosować w nauczaniu obydwie te rzeczy, kierując się prawdziwą, miłującą dobrocią i współczuciem. Jeżeli spełnimy te trzy warunki, nasze nauczanie bez wątpienia będzie skuteczne. W tym świecie wielu ludzi cieszy się sławą, zaszczytami i sukcesami, jakie zawdzięczają losowi lub kammie. W przeciwieństwie do buddy, być może nie osiągnęli tak naprawdę spełnienia przyczyny. Oznacza to, że nie będą musieli ciężko pracować, lecz po prostu odniosą sukces i staną się zamożni dzięki szczęśliwemu trafowi. Tacy ludzie mogą spotkać się z dużą krytyką. Inni mogą powiedzieć: To dziwne, że ktoś tak niedbały i leniwy zdobył taką pozycję, nie zapracował na to szczęście. Z kolei inni mogą bardzo ciężko pracować, ale być może nie są tak inteligentni ani utalentowani i swoje cele osiągnął powoli, jeżeli w ogóle im się to uda. Nie potrafią osiągnąć spełnienia skutku. Takich ludzi również się krytykuje. Biedny taki, a taki. Tak ciężko pracuje, ale brak mu oleju w głowie. Jeszcze inna grupa ludzi pracuje bardzo ciężko i zaczyna cieszyć się powodzeniem. Po spełnieniu swoich ambicji spoczywają na laurach. Nie postępują jak Budda, który swoje sławne osiągnięcia poświęcił służbie ludzkości. Oni nie robią nic, by pomóc społeczeństwu lub innym istotom. Ci ludzie również będą krytykowani. Popatrzcie, jacy to egoiści. Mają tyle rzeczy bogactwo, talent, ale nie mają ani współczucia, ani szlachetności. W tym świecie trudno jest żyć tak, żeby nie narazić się na oskarżenia albo krytykę. Ludzie zawsze kogoś obmawiają. Pewne krytyczne opinie to pomówienia, lecz inne wytykają czyjeś prawdziwe wady lub braki. Budda był naprawdę wyjątkowym człowiekiem, ponieważ osiągnął zarówno spełnienie przyczyny, skutku, jak i służby. O wielkości i doskonałości Buddy, odkrywcy ścieżki do wolności i nauczyciela, można byłoby napisać książkę. Tutaj pragnę jedynie otworzyć Ci drzwi, żebyś mógł kontemplować przymioty Buddy, co pozwoli Ci zdobyć się na większy wysiłek w praktyce. Kogoś, kto kontempluje wielkość Buddy, może ogarnąć podziw i uwielbienie, może poczuć głęboką wdzięczność za wspaniałą możliwość podążania ścieżką, o której uczył i którą kroczył tak wielki człowiek. Być może zrozumiesz, że aby kroczyć taką ścieżką, nie można być niedbałym, ospałym czy leniwym. Oby dało ci to inspirację. Obyś był dzielny, silny i wytrwały. I obyś doszedł tą ścieżką do końca. Siódmy przypomnienie wspaniałości naszej linii przekazu. Siódma refleksja pobudzająca energię jest poświęcona wielkości linii. Medytujemy według Satipatthana sutty mowy Buddy na temat czterech podstaw uważności. W ten sposób można uznać, że przynależymy do szlachetnej linii przekazu Buddów. Można być dumnym, nazywając siebie synem lub córką Buddy. W miarę praktykowania Vipassany, Dhamma coraz bardziej wchodzi w krew. Nie ma znaczenia, jak daleko ktoś znajduje się od miejsca narodzin Buddy, ani to, jak bardzo różni się pod względem rasy, wyznania czy obyczajów. Te różnice są niemal nieistotne. Im bardziej jesteśmy zaangażowani w trening Sila Samadhi i pannia, tym bardziej jesteśmy członkami tej samej rodziny Dammy. Damma to nasza krew i to ta sama, która płynęła w żyłach szlachetnych, którzy przeszli ten sam trening za czasów Buddy. Gdy będziemy wytrwale praktykować posłusznie i z szacunkiem, staniemy się godni wielkości tej linii. Bracia i siostry za czasów Buddy byli mężczyznami i kobietami bardzo pracowitymi i odważnymi. Nie poddawali się. Pracowali z determinacją, aż całkowicie uwolnili się od cierpienia. Ponieważ my również zaliczamy się do tej rodziny, także nie powinniśmy dopuszczać myśli o poddaniu się. 8. Pamiętanie o wspaniałości naszych towarzyszy. Ósma Refleksja służąca pobudzeniu energii dotyczy wspaniałości tych, którzy są przed nami na drodze Dammy. W języku palijskim noszą oni nazwę Brahmacharya, ci, którzy wiodą święte życie. Dawniej istnieli mnisi, bhikkhu i mniszki, bhikkuni, sikhamana, kobiety będące na okresie próbnym, oraz saamanera i saamaneri, czyli mnisi i mniszki w nowicjacie. Z biegiem czasu zakon sióstr terawady przestał istnieć. W naszych czasach sangha składa się tylko z mnichów i nowicjuszy, którzy praktykują zgodnie z zasadami postępowania buddy. Istnieją też mężczyźni i kobiety, anagarika oraz tzw. tilashin, chociaż obowiązuje ich mniejsza liczba ślubów zakonnych, ciągle uważani są za wiodących święte życie. Bez względu na powyższe, cechą wspólną wszystkich joginów, formalnie wyświęconych lub nie, są przymioty czystości, moralności, Skupienia i mądrości. Jako Jogin masz te same przymioty, co wielcy uczniowie z czasów Buddy: Czcigodny Sariputta i Czcigodny Mahamoggalana, prawa i lewa ręka Buddy, oraz Czcigodny Mahakassapa. Do Sanghi mniszek należała Czcigodna Mahapajapati Gotami i jej uczennice oraz wiele innych wielkich i dzielnych mniszek dążących do Dammy. Wszyscy ci wybitni mężczyźni i kobiety są naszymi towarzyszami w świętym życiu. Możemy o nich czytać i snuć refleksje na temat ich wielkości, odwagi i dokonań. Zastanawiając się nad tym, możemy się zapytać, czy my również spełniamy te same wysokie wymagania. Możemy również pomyśleć o tym, że wszyscy ci poprzednicy udzielają nam wsparcia w codziennych wysiłkach. Niechciana i niekochana opowieść o Sonie teorii. Pewna znamienita starsza mniszka w Sandze nosiła imiona Sona Terii. Zanim wstąpiła do zakonu, była kobietą zamężną i miała dziesięcioro dzieci. Według dzisiejszych standardów była to całkiem duża rodzina. Dzieci podrastały jedno po drugim i opuszczały dom, by założyć własne rodziny. Kiedy z domu wywędrowało ostatnie dziecko, mąż Sony postanowił zostać mnichem, więc opuścił dom i podjął trudy tułaczego życia. Wkrótce potem Sona zgromadziła cały majątek, jakiego dorobiła się z mężem, i podzieliła go między dzieci. Poprosiła je, aby każde z nich po kolei opiekowało się nią. Na początku była dość szczęśliwa. Odwiedzała jedno dziecko po drugim. Była wtedy już dość stara. Miała sześćdziesiąt albo nawet siedemdziesiąt lat. Z czasem dzieci zaczęła nużyć jej obecność. Miały dość kłopotów z własnymi rodzinami. Och, przybywa teściowa, wzdychały. Sona zauważyła, że jej dzieci nie czują już takiej radości jak kiedyś i zaczęła popadać w depresję. Przekonała się, że jej życie nie jest godziwe, że traktowana jest jak ktoś niechciany i niekochany. W naszych czasach także są rodzice, którzy doświadczają takich uczuć. Sona zastanawiała się, co zrobić. Samobójstwo nie było dobrym rozwiązaniem. Udała się zatem do klasztoru i poprosiła o przyjęcie do zakonu. Przyjęto ją. Była już stara, więc nie mogła zbierać jałmużny ani wykonywać innych prac wyznaczonych mniszkom. Mogła jedynie gotować wodę dla swoich towarzyszek. Jednakże, Sona była bardzo mądra. Zastanawiając się nad swoją sytuacją, powiedziała sobie: Zostało mi już niewiele czasu. Muszę wykorzystać tę możliwość i wytrwale praktykować. Nie mam chwili do stracenia. Sona była tak stara i słaba, że mogła wykonywać swoją medytację w ruchu. Jedynie trzymając się ścian domu zakonnego. Chodziła więc w kółko, opierając się o ściany. Żeby medytować podczas wchodzenia w lesie, wybierała miejsca, gdzie drzewa rosły bliżej, aby się ich trzymać. Dzięki temu pilnemu i wytrwałemu wysiłkowi, dzięki głębokiemu postanowieniu, jakie podjęła w sercu, Sona szybko stała się arachantką. Widzimy, że niewdzięczność dzieci Sony okazała się dla niej błogosławieństwem. Po osiągnięciu przebudzenia. Sona Terry zwykła była śpiewać. Ach, spójrz na ten świat. Jak ludzie dają się złapać w życie rodzinne i cieszą się swym ziemskim szczęściem. Ale ja zostałam źle potraktowana przez własne dzieci. Opuściłam rodzinę, by prowadzić życie mnisie. Teraz zrozumiałam prawdę wyrzeczenia się. Za życia. Sony Terry było łatwo i wygodnie pójść do klasztoru i poprosić o przyjęcie na mniszkę. Ale obecnie kobiety nie mają tej możliwości. Bo jak powiedzieliśmy, zakon kobiecy już nie istnieje. Jednak nie rozpaczaj jeżeli kobieta chce porzucić świat, nadal może pójść do klasztoru. Mimo że ściśle mówiąc, nie można zostać bikuni według wczesnych reguł wina przeznaczonych dla sangi, to nadal można zostać mnichem czy mniszką zgodnie z suttami, mowami Buddy. Jedynym wymaganiem jest szczera praktyka oczyszczania własnego umysłu zgodnie ze szlachetną ośmioraką ścieżką. Ten rodzaj życia zakonnego nie jest pozbawiony przywilejów, a nawet może być ono bardziej stosowne w naszych czasach. Jeżeli każdy po prostu stanie się mnichem, nie będzie żadnych problemów, żadnej nierówności. 9. Unikanie leniwych ludzi. Dziewiątym sposobem pomagającym zwiększyć wysiłek jest unikanie leniwych ludzi. Istnieją ludzie, którzy nie są zainteresowani rozwojem, którzy nigdy nie próbują się oczyszczać, jedynie jedzą. Śpią i korzystają z wszelkich przyjemności, ile się da. Są jak pyton, który połyka ofiarę i pozostaje nieruchome przez parę godzin. Jak wykrzesać w sobie energię, kiedy przebywa się w towarzystwie takich ludzi? Unikaj stania się członkiem ich grupy. Unikanie ich towarzystwa jest pozytywnym krokiem w gromadzeniu energii. 10. Poszukiwanie energicznych przyjaciół. Teraz powinieneś zrobić następny krok i wybrać towarzystwo ludzi obdarzonych rozwiniętą, trwałą i wytrzymałą energią. Jest to dziesiąty sposób pobudzania wysiłku. Odnosi się zwłaszcza do joginów przebywających na odosobnieniu, ale tobie też wyjdzie na dobre, jeśli będziesz spędzał czas z kimś, kto jest całkowicie oddany dhammie, kto jest wytrzymały i energiczny, kto stara się być uważny w każdej chwili i utrzymuje wysoki poziom pozytywnej energii. Ludzie dający pierwszeństwo zdrowiu psychicznemu są Twoimi najlepszymi przyjaciółmi. Podczas odosobnienia możesz uczyć się od osób, które są wzorowymi oginami. Możesz gorliwie naśladować ich zachowanie i praktykę, co pomoże Ci we własnym rozwoju. Powinieneś pozwolić, aby zaraziła Cię pilność innych. Czerp dobrą energię i pozwól, by na Ciebie wpłynęła. 11. Skłanianie umysłu ku pobudzeniu energii. Ostatnim i najlepszym sposobem pobudzania energii jest wytrwałe skłanianie umysłu do rozwijania energii. Kluczem do tej praktyki jest przyjęcie zdecydowanej postawy. W każdej chwili będę tak uważny, jak to tylko możliwe: siedząc, stojąc czy chodząc z miejsca na miejsce. Nie pozwolę, by myśli uciekały. Nie pozwolę sobie nawet na jedną chwilę nieuwagi. I przeciwnie, jeśli przyjmiesz bez troską niszczącą cię postawę, Twoja praktyka będzie od początku skazana na niepowodzenie. Każda chwila może być wypełniona bohaterskim wysiłkiem, spójnością i wytrzymałością. Jeżeli jednak zdoła się wkraść chwila lenistwa, zdołasz ją natychmiast złapać i przegonić. Lenistwo, kosadzia, jest jednym z najbardziej niszczących i burzących czynników w praktyce medytacyjnej. Można się go pozbyć dzięki bohaterskiemu, wytrwałemu, cierpliwemu i wytrzymałemu wysiłkowi. Mam nadzieję, że pobudzisz w sobie energię za pomocą jednego lub wszystkich jedenastu sposobów i poczynisz szybkie postępy na ścieżce, aż do osiągnięcia świadomości, która wykorzeni skazy na zawsze. Radosne uniesienie czwarty czynnik przebudzenia cechami piti, czyli radosnego uniesienia, jest szczęście, zachwyt i zadowolenie. Ten stan umysłu sam w sobie ma takie cechy, ale może również wpływać na inne związane z nim stany, przydając im radości i uniesienia, wnosząc poczucie głębokiego zadowolenia. Lekkość i zwinność. Radosne uniesienie nadaje ciału zwinności, a umysłowi lekkości. Taka jest jego funkcja według klasycznych analiz. Dzięki niemu umysł staje się lekki i pobudzony. Ciało również czuje się zwinne, lekkie i elastyczne. Przejawem radosnego uniesienia jest rzeczywiste wrażenie lekkości ciała. Zachwyt ten manifestuje się bardzo wyraźnie poprzez wrażenia fizyczne. Kiedy pojawia się radosne uniesienie, silne i niewygodne odczucia zostają zastąpione czymś bardzo miękkim, łagodnym, gładkim jak aksamit i lekkim. Możesz odczuwać taką lekkość ciała, że będzie ci się wydawało, iż wzlatujesz w powietrze. Czasami ta lekkość może być raczej dynamiczna niż nieruchoma. Możesz czuć, że jesteś popychany albo ciągnięty, okręcany i kołysany, albo jakbyś przemieszczał się po wzburzonej wodzie. Możesz czuć, że tracisz równowagę, lecz jest to zazwyczaj bardzo przyjemne. Pięć typów radosnego uniesienia Istnieje pięć typów radosnego uniesienia. Pierwszy jest nazywany mniejszym. Na początku praktyki, kiedy przeszkody zostają odsunięte na pewien czas, jogini mogą zacząć odczuwać przyjemne dreszcze, czasem gęsią skórkę. Takie są początki odczuwania radosnego uniesienia. Następny typ radosnego uniesienia nazywany jest chwilowym. Pojawia się momentalnie, jak błyskawica, i jest bardziej intensywny od pierwszego rodzaju zachwytu. Trzeci rodzaj to przejmujące uniesienie. Klasycznie można je porównać do sytuacji osoby, która siedzi nad brzegiem morza i nagle widzi olbrzymią falę, która zaraz mają pochłonąć. Jogini doświadczają uczucia, jakby zostali zmieceni z powierzchni ziemi, serca im walą, są oszołomieni, zastanawiają się, co się dzieje. Czwarty rodzaj radosnego uniesienia to zachwyt unoszący albo wypełniający rozkoszą. Człowiek czuje się wtedy tak lekko, jakby znajdował się parę stóp nad ziemią. Ma wrażenie, jakby raczej unosił się w powietrzu, niż chodził po ziemi. Piąty rodzaj radosnego uniesienia, zwany wszechogarniającym, jest najsilniejszy ze wszystkich. Wypełnia całe ciało, każdy por skóry. Jeżeli wówczas siedzisz, jest ci fantastycznie wygodnie i wcale nie masz ochoty wstać. Wręcz przeciwnie, pragniesz siedzieć dalej bez najmniejszego ruchu. Trzy pierwsze typy radosnego uniesienia noszą nazwę pamodzia, słaby rodzaj radosnego uniesienia dwa ostatnie słusznie zasługują na nazwę piti silne radosne uniesienie trzy pierwsze są przyczyną dwóch silniejszych uniesień do których prowadzą jak kamienie milowe mądrze kierowana uwaga jest przyczyną radosnego uniesienia podobnie jak w przypadku wysiłku Buddha powiedział że istnieje tylko jedna przyczyna radosnego uniesienia mądrze kierowana uwaga a zwłaszcza uwaga towarzysząca wysiłkowi powodującemu pozytywne uczucia uniesienia, związanego z Buddą, Dammą i Sangą. 11 dalszych sposobów wzbudzania radosnego uniesienia. Komentarze podają 11 sposobów wzbudzania radosnego uniesienia. Pierwszy: Rozpamiętywanie Przymiotów Buddy. Pierwszy sposób to Buddhanusati rozpamiętywanie Przymiotów Buddy. Budda miał wiele przymiotów i być może nie musisz rozpamiętywać ich zgodnie z tradycyjną listą, zanim ogarnie cię pierwszy stopień zachwytu. Pierwszym tradycyjnie wymienianym przymiotem jest araha. Oznacza to, że Budda zasługuje na szacunek wszystkich ludzi, istot niebiańskich i mieszkańców światów bramy, dzięki czystości, jaką osiągnął po wyzbyciu się wszystkich Kilesa. Pomyśl o tej czystości i być może ogarnie cię radość. Możesz także przywołać w pamięci trzy spełnienia Buddy, jakie zostały opisane w naszym wywodzie o bohaterskim wysiłku. Ale refleksja czy recytacja formułek to nie jedyne sposoby rozpamiętywania cnót Buddy. W rzeczywistości jest to znacznie bardziej zawodne niż własny wgląd intuicyjny. Kiedy jogin zdobywa wgląd w pojawianie się i przemijanie zjawisk, towarzyszy temu naturalny zachwyt i uznanie dla cnót Buddy. Sam Budda powiedział, ten, kto widzi Dammę, mnie widzi. Jogin, który osiągnie wgląd, naprawdę będzie doceniał wielkość założyciela naszej tradycji. Możesz powiedzieć do siebie, jeżeli ja jestem zdolny doświadczyć takiej czystości umysłu, to jak wielka musiała być czystość umysłu Buddy. Drugi Radowanie się Dammą. Drugi sposób wzbudzania radosnego uniesienia polega na rozpamiętywaniu przymiotów Dammy. Pierwszą tradycyjną zaletę wyraża zdanie Dobrze została powiedziana dhamma przez Buddę. Doprawdy dobrze została przezeń obwieszczona. Buddha nauczał dammy w bardzo skuteczny sposób, a obecni nauczyciele rzetelnie ją przekazują. To naprawdę powód do radości. Buddha wyczerpująco mówił o trojakim treningu sila, samadhi i pannia. Aby go przeprowadzić, najpierw zachowujemy czystość zachowań, przestrzegając wskazań. Staramy się osiągnąć wyższy poziom moralny, powściągając nasze działania i mowę. Przynosi nam to dużo korzyści. Po pierwsze, uwalniamy się od autokrytyki, samooskarżania i wyrzutów sumienia. Jesteśmy wolni od potępienia przez mądrych i od kar narzucanych przez prawo. Następnie, jeżeli stosujemy się do zaleceń Buddy, kształtujemy w sobie skupienie. Jeżeli masz zaufanie, jesteś wytrwały i cierpliwy, doznasz szczęścia i czystości. Jasności i spokoju. Jest to samata sukha, szczęście wynikające ze skupienia i spokoju umysłu. Możesz nawet osiągnąć różne poziomy wchłonięć medytacyjnych, dzian, stany świadomości, w których Kilesa zostają chwilowo wyparte, co powoduje nadzwyczajny spokój. Potem, praktykując Vipassane, masz szansę doświadczyć trzeciego rodzaju szczęścia. W miarę wnikania głębiej w Dhammę i osiągania wglądu w powstawanie i przemijanie zjawisk, poczujesz rozpierający cię zachwyt. Taką szczęśliwość można nazwać przejmującą. Potem następuje szczęśliwość jasności. I wreszcie, gdy osiągniesz wgląd nazywany Sankharu Pekhanyana, wgląd w bezstronne postrzeganie wszystkich zjawisk, doznasz szczęścia bezstronności. To głęboka rozkosz, nie tak poruszająca i radująca. Ale bardzo subtelna i zrównoważona. Tak oto zgodnie z obietnicami Buddy, ci, którzy podążą ścieżką praktyki, będą mogli doznać wszystkich tych rodzajów szczęścia. Jeżeli ich doświadczysz, to docenisz prawdę zawartą w słowach Buddy. Wówczas również powiesz dobrze została powiedziana Dhamma przez Buddę. Doprawdy dobrze została przezeń obwieszczona. W końcu po przejściu wszystkich rodzajów szczęścia. Docieramy ostatecznie do szczęścia zaniku. Podążając poza szczęście bezstronności, jogin może doznać przez moment wglądu w nibane. Dochodzi do tego w chwili osiągnięcia świadomości szlachetnej ścieżki. Wtedy docenia Dhammę Buddy i to tak jak nigdy wcześniej. Budda przecież powiedział: Jeśli medytujesz w ten sposób, dojdziesz do zaniku cierpienia. To prawda. Wielu ludzi tego doświadczyło. I gdy wreszcie sam tego doświadczysz, Twój umysł ogarnie radosne uniesienie i wdzięczność. Wielkie możliwości, jakie otwiera praktyka. Istnieją zatem trzy sposoby docenienia faktu, że dhamma została dobrze wygłoszona. Po pierwsze, jeśli myślisz o wielkich możliwościach kryjących się w praktyce medytacyjnej, twój umysł będzie pełen podziwu dla dhammy i oczywiście pełen radosnego uniesienia. Być może naturalnie jesteś obdarzony wielką wiarą i ilekroć słyszysz mowę na temat dhammy, Albo kiedy czytasz o niej, jesteś zainteresowany i pełen zachwytu. To pierwszy z trzech sposobów docenienia Dhammy. Drugi sposób polega na rozpoczęciu samej praktyki. Wtedy z pewnością zaczną się realizować obietnice i zapewnienia Buddy. Sila i Samadhi wzbogacą twoje życie. Przekona cię to bardziej bezpośrednio, jak dobrze została wygłoszona Dhamma. Zapewnia ona bowiem jasność umysłu i wielkie, subtelne szczęście. Wielkość Dammy można też dostrzec w trzeci i ostatni sposób, gdy praktykuje się mądrość, która ostatecznie prowadzi do szczęścia Nibbany. Wówczas w twoim życiu dokonają się gruntowne zmiany. To jak ponowne narodziny. Możesz sobie wyobrazić, jaką radość i uznanie będziesz wówczas czuł. Trzeci. Radość wynikająca z dobrych cech Sangi. Rozpamiętywanie zalet Sangi to trzeci wymieniony w komentarzach sposób wzbudzania radości. Sanga to grupa szlachetnych osób, całkowicie oddanych damie, sumiennych i cierpliwych. Podążają one ścieżką w sposób właściwy, prosto do celu i realizują swoje zamierzenia. Jeżeli w trakcie praktyki osiągnąłeś pewien stopień czystości umysłu, możesz wyobrazić sobie inne uczucia tego samego rodzaju, a być może i coś głębszego zupełnie innego niż to, co było ci znane do tej pory. Jeżeli osiągnąłeś w jakimś stopniu przebudzenie, zostałeś obdarzony niezachwianą wiarą w istnienie innych szlachetnych, którzy wraz z tobą podążają tą samą ścieżką. Ci ludzie są naprawdę czyści i bez skazy. czwarty. Rozważania nad czystością swoich zachowań. Czwartym sposobem wzbudzania radosnego uniesienia są rozważania nad czystością swoich zachowań. Nieskazitelność poczynań to przymiot, który przynosi ogromne zadowolenie i radość. Trzeba wielkiej wytrwałości, by zachować tę czystość. Kiedy przyjrzysz się własnym wysiłkom w tej kwestii, może ogarnąć cię poczucie spełnienia i radości. Jeśli nie potrafisz przestrzegać czystości poczynań, będziesz osądzać siebie i pojawią się wyrzuty sumienia. Nie będziesz umiał skoncentrować się na tym, co robisz i w ten sposób nie zrobisz postępów w praktyce. Moralność jest podstawą mądrości i skupienia. Istnieje wiele przykładów ludzi, którzy osiągnęli przebudzenie, kierując uważność na radość, jaka płynie z kontemplacji własnej sila. W trudnych chwilach taka kontemplacja może się okazać szczególnie pomocna. Radosne uniesienie w sytuacji kryzysowej. Opowieść o Tissie. Był raz pewien młody mężczyzna imieniem Tissa, który słuchając buddy poczuł, że nie ma czasu do stracenia. Był niezmiernie ambitny, ale głęboko odczuwał pustkę świata, więc skierował swoje ambicje na starania, aby zostać arachantem Niebawem porzucił świeckie życie i przywdział mnisię się szaty zanim został wyświęcony, oddał część majątku młodszemu bratu Ciulatissie, dzięki czemu ten został zamożnym człowiekiem, niestety żona ciulatissy nagle stała się bardzo chciwa. Bała się, że młody mnich może zmienić zdanie, wystąpić z zakonu i zażądać zwrotu majątku, co pogorszyłoby jej sytuację. Zaczęła obmyślać, w jaki sposób zabezpieczyć nowo zdobyty majątek i w końcu wpadła na pomysł, żeby wezwać morderców. Obiecała im sporą nagrodę za zabicie Tissy. Bandyci zgodzili się i udali do lasu na poszukiwania mnicha. Znaleźli go, gdy był pogrążony w medytacji, otoczyli i zaczęli się przygotowywać do zabójstwa. Nagle Tisa odezwał się. Proszę, zaczekajcie chwilę. Jeszcze nie skończyłem. Jakże mamy czekać, odpowiedział jeden ze zbirów. Wszak my też musimy skończyć to, czego się podjęliśmy. Tylko jedną noc albo dwie, prosił mnich. Potem wrócicie i mnie zabijecie. Nie wierzymy ci. Uciekniesz. Daj nam gwarancję, że nie uciekniesz. Mnich nie miał niczego oprócz miski i szat więc nie mógł dać zabójcom żadnego zestawu. Zamiast tego podniósł ogromny głaz i roztrzaskał sobie kości obu ut. Bandyci, zadowoleni, że mnich nie ucieknie, zostawili go i odeszli. Możesz sobie wyobrazić, jak bardzo ten młody człowiek pragnął wyzbyć się swoich kilesa. Nie bał się umrzeć lub cierpieć z bólu. Bardziej bał się kilesa, które wciąż były w nim żywe. Ocalił życie, ale nie dokończył jeszcze swojego zadania. I przerażała go myśl, że umrze, zanim pozbędzie się skaz. Ponieważ ten młodzieniec z taką głęboką wiarą porzucił światowe życie, zapewne pracowicie kształcił w sobie uważność. Jego praktyka musiała być wystarczająco silna, aby mógł zmierzyć się z bólem roztrzaskanych ut, gdyż obserwował swój ból, ale go do siebie nie dopuszczał. Kiedy był pogrążony w obserwacji, zaczął zastanawiać się nad własną prawością. Zapytał siebie, czy złamał którąkolwiek z reguł zakonnych od czasu, gdy stał się mnichem. Z radością stwierdził, że jest idealnie czysty, nie popełnił żadnego przewinienia. Ta świadomość wypełniła go zadowoleniem, ogarnęła go radość. Ból połamanych nóg ustąpił, a w jego umyśle najbardziej wyróżniającym się obiektem stał się intensywny zachwyt. Zajął nim swoją uwagę i wyodrębnił uniesienie, szczęście i radość. Kiedy postrzegał je w ten sposób, jego wgląd dojrzał i przybrał na sile, i nagle to urzeczywistnił. Poznał cztery szlachetne prawdy, i w krótkim czasie został arahantem. Morał tej historii jest prosty. Trzeba stworzyć w sobie dobrą podstawę w postaci Sila. Bez Sila, medytacja w pozycji siedzącej jest niczym więcej jak odczuwaniem niedogodności i bólu. Stwórz własną podstawę. Jeżeli twoja prawość, Sila, jest mocna, Twoje medytacyjne wysiłki przyniosą owoce. Piąty. Przypominanie sobie własnej szczodrości. Piąty sposób wzbudzania radosnego uniesienia polega na przypominaniu sobie własnej szczodrości. Jeśli ktoś działa dobroczynnie bez egoistycznych motywów, kierowany jest pragnieniem dobra i szczęścia innych, albo pragnieniem wyzwolenia ich od cierpienia, wówczas taki akt będzie zasługą. Nie koniec na tym. Takie działania przynoszą umysłowi wielkie szczęście i zadowolenie. To motywacja decyduje, czy szczodrość okaże się korzystna. Nie może być ona motywowana skrywanym egoizmem. Dary w czasie niedostatku. Szczodrość ma nie tylko charakter finansowy. Może to być także zwykła pomoc, okazana przyjacielowi, który potrzebuje otuchy. Najważniejsze, aby być szczodrym w czasach niedostatku. Może to być najlepszy czas, żeby dzielić się tym, co się posiada. Istnieje legenda o dawnym królu Sri Lanki. Któregoś dnia pospiesznie wracał z wojny, ponieważ miał już skąpe zapasy żywności. Kiedy przechodził przez las, natknął się na mnicha, który zbierał jałmużnę. Zdaje się, że mnich był arachantem. Król dał mnichowi część swojego jedzenia, chociaż nie miał go wystarczająco dużo ani dla siebie, ani dla konia czy swojego sługi. Znacznie później, gdy przypomniał sobie wszystko, co podarował w ciągu życia. Wśród rzeczy wspaniałych i cennych, akurat ten uczynek dawał mu największe zadowolenie. Podobna historia zdarzyła się w ośrodku Mahasisasa na jej kita w Rangunie. Wiele lat temu, kiedy jeszcze ten ośrodek powoli się rozwijał, niektórzy jogini nie byli w stanie płacić za jedzenie i miejsce do spania. Ludzie byli wtedy biedni, ale jogini czynili znaczne postępy w praktyce i żal było patrzeć, jak opuszczają ośrodek tylko dlatego, że nie stać ich na opłacenie pobytu. W takiej sytuacji nauczyciele medytacji zaczęli wspierać materialnie tych Joginów, którzy mieli najlepsze umiejętności. I rzeczywiście, uczniowie ci zrobili duże postępy. A kiedy osiągnęli wyznaczone im cele, ich nauczycieli przepełniły radość i uniesienie. Szósty: Refleksja nad przymiotami istot niebiańskich. Szósty sposób wzbudzania uniesienia. To myślenie o przymiotach Dew i Bramów istot wyższego świata. Kiedy te istoty przebywały w świecie ludzi, gorąco wierzyły w kammę. Były przekonane, że dobre uczynki przyniosą nagrodę, złe zaś wywołają niekorzystne skutki. Próbowały więc tak praktykować, żeby spełniać dobre uczynki, a wystrzegać się złych. Niektóre nawet medytowały. Pozytywnym skutkiem ich działań było to, że odrodziły się w wyższej rzeczywistości gdzie życie jest przyjemniejsze niż w świecie ludzi. Te, które zdołały osiągnąć wchłonięcie medytacyjne, odrodziły się w świecie brahmów, gdzie ich żywot trwał całe eony. Zatem, gdy myślimy o przymiotach istot nadludzkich, w rzeczywistości zastanawiamy się nad wiarą, dobroczynnością, wysiłkiem i wytrwałością, jaką istoty te wykształciły w sobie, przebywając jeszcze w świecie ludzi. Łatwo jest porównać je z nami. Jeżeli znajdziemy w sobie coś, czym dorównujemy istotom niebiańskim i Bogom, ogarnia nas zadowolenie i radość. Siódmy. Refleksja nad doskonałym spokojem. Siódmym sposobem wzbudzania radosnego uniesienia jest zastanawianie się nad spokojem, jaki przynosi wyzbycie się Kilesa. Właściwie oznacza to refleksję nad nibbaną. Jeżeli doświadczyłeś takiej głębi spokoju, to przypominając to sobie, możesz wzbudzić w sobie olbrzymi zachwyt. Jeżeli jeszcze nie doznałeś nibbany, możesz zastanowić się nad spokojem głębokiego skupienia, czyli dziany. Spokój głębokiego skupienia znacznie przewyższa wszystkie ziemskie przyjemności. Istnieją ludzie o tak wysokich umiejętnościach koncentracji, że nawet kiedy tak naprawdę nie praktykują skupienia, ich umysły nie są atakowane przez kilesa. Dzięki temu przez 60 czy siedemdziesiąt lat żyją w spokoju. Myślenie o takim poziomie spokoju i czystości może wzbudzić w tobie nadzwyczajne radosne uniesienie. Jeżeli nie doświadczyłeś jeszcze dziany, możesz przypomnieć sobie te chwile w swojej praktyce, kiedy twój umysł był czysty. Gdy na jakiś czas wyzbędziesz się kilesa, umysł zostaje naturalnie wypełniony przez spokój. Możesz porównać to szczęście z innym, jakiego doznałeś w życiu przekonasz się, że ziemskie szczęście jest dość płytkie i ordynarne w porównaniu ze szczęściem, jakie daje praktyka. W przeciwieństwie do zachwytu związanego ze spokojem, który daje czystość umysłu, w przyjemnościach ziemskich jest coś niepokojącego. Takie porównanie może sprawić, że wypełni cię radosne uniesienie. 8 i dziewiąty. Unikanie ordynarnych ludzi, poszukiwanie godnych podziwu przyjaciół. Ósmy i dziewiąty sposób wzbudzania radosnego uniesienia są ze sobą powiązane. Polegają na wystrzeganiu się nieokrzesanych i grubiańskich ludzi, owładniętych gniewem i tych, którym brakuje metty, czyli miłującej dobroci. Trzeba zaś szukać osób ukształtowanych, w których sercach jest metta. Istnieje w tym świecie bardzo wielu ludzi, którzy są tak owładnięci gniewem, że nie potrafią odróżnić działań przynoszących pożytek od działań szkodliwych. Nie znają korzyści wynikających z okazywania szacunku tym, którzy na to zasługują. Nie uczą się też damy, ani nie praktykują medytacji. Są cholerykami, łatwo opanowuje ich gniew i niechęć. Na ich życie składają się działania grubiańskie i przykre. Życie z taką osobą, jak możesz sobie wyobrazić, nie jest radosnym doświadczeniem. Inni ludzie postępują taktownie i troszczą się o innych. Ich ciepło i miłość manifestują się w czynach i mowie. Takie ukształtowane osoby utrzymują znajomości w miły i przyjemny sposób. Znajomość z nimi daje poczucie spełnienia. Otacza nas wówczas aura miłości i ciepła, co doprowadza do doświadczenia radosnego uniesienia. 10. Refleksja nad suttami Dziesiątym sposobem wzbudzania radosnego uniesienia jest refleksja nad suttami – Niektóre z nich opisują przymioty buddy. Jeżeli jesteś osobą pełną wiary, zastanawianie się właśnie nad takimi suttami może ci dać dużo radości i szczęścia. Jako jedna spośród wielu sutt, Satipatthana sutta mówi o korzyściach, jakie płyną z praktykowania dhammy. Inne opowiadają o sandze, wspólnocie szlachetnych. Czytanie tych sutt lub zastanawianie się nad nimi... Może dać natchnienie, a to z kolei pozwoli przeżyć zachwyt i szczęście. 11. Skłanianie umysłu do radosnego uniesienia Jeżeli wreszcie stanowczo i wytrwale będziesz skłaniał umysł do przeżywania radosnego uniesienia, Twoje dążenie osiągnie cel. Musisz zrozumieć, że zachwyt pojawia się wtedy, gdy umysł jest względnie wolny od kilesa. Zatem, aby osiągnąć radosne uniesienie, Musisz włożyć energię w to, żeby być w każdej chwili uważnym. Dzięki czemu będziesz skoncentrowany, a kilesa nie będą miały do ciebie dostępu. Musisz być w pełni oddany zadaniu utrzymania stałej uważności w każdym momencie. Kiedy leżysz, albo siedzisz, chodzisz, stoisz lub robisz coś innego. Uspokojenie. Piąty czynnik przebudzenia. Umysły większości ludzi przez cały czas są w stanie poruszenia. Ich myśli biegają tu i tam, łopocząc jak flagi na silnym wietrze, rozsypując się jak sterta popiołu, w którą wrzucono kamień. Nie ma odprężenia, opanowania, ciszy ani spokoju. Ten niepokój czy rozproszenie umysłu można porównać do fal na powierzchni wody, gdy wieje wiatr. Fale czy kręgi na powierzchni umysłu stają się widoczne, gdy umysł jest wzburzony. Nawet jeśli taki rozproszony umysł się skoncentruje, skupienie ciągle wiąże się ze wzburzeniem. To tak jak w sytuacji, gdy jeden chory członek rodziny zaraża innych gorączką i niepokojem. Wzburzenie wywiera duży wpływ na inne, równocześnie pojawiające się stany mentalne. Wzburzony umysł nie potrafi osiągnąć prawdziwego szczęścia. Kiedy umysł jest wzburzony, trudno nam panować nad zachowaniami. Zaczynamy zachowywać się zgodnie z naszymi kaprysami i zachciankami, bez zastanowienia, czy takie działanie będzie korzystne, czy nie. Ponieważ nasz umysł jest bezmyślny, może doprowadzić do sytuacji, w której podejmiemy szkodliwe działania lub powiemy coś nieumiejętnego. Takie akty mowy i działanie mogą doprowadzić do wyrzutów sumienia, samoosądzania. A nawet jeszcze większego wzburzenia. Źle zrobiłem. Nie powinienem tego mówić, gdybym tylko pomyślał, zanim to zrobiłem. Kiedy umysł opanowują wyrzuty sumienia i żal, nie będzie on w stanie osiągnąć szczęścia. Uspokojenie, jako czynnik przebudzenia, można wykształcić tylko wtedy, gdy umysł nie jest wzburzony i nie dręczą go wyrzuty sumienia. Pasadhi, słowo w języku palijskim, oznacza spokojne opanowanie. Umysł jest spokojny i opanowany tylko wtedy, gdy zostanie wyciszone mentalne wzburzenie i działanie. W dzisiejszych czasach ludzie bardzo cierpią psychicznie. Wielu z nich sięga po narkotyki, środki uspokajające i tabletki nasenne, żeby ukoić i wyciszyć umysł. Często młodzi ludzie eksperymentują z narkotykami, żeby przebrnąć przez ten trudny okres w życiu, kiedy odczuwają wzburzenie. Niestety, czasami narkotyki dają im tyle przyjemności, że kończą jako osoby uzależnione. Wyciszenie, które wynika z medytacji, jest bez porównania lepsze od tego, jakie mogą dać narkotyki czy jakiekolwiek inne substancje. Oczywiście celem medytacji jest coś znacznie wyższego niż tylko wyciszenie, lecz ono jest jeszcze jedną korzyścią z podążania właściwą ścieżką damy. Uspokojenie ciała i umysłu. Cechą pasadhi jest uspokojenie ciała i umysłu. Oraz złagodzenie i uspokojenie wzburzenia. Usunięcie gorączki z umysłu. Funkcją pasadli jest uśmierzenie gorączki umysłu, która powstaje z powodu wzburzenia, rozproszenia i wyrzutów sumienia. Kiedy umysł dotykają te szkodliwe stany, staje się gorący jak żelazo w ogniu. Ten żar jest łagodzony spokojem umysłu, i zastępują go cisza i lekkość. Nieporuszenie. Pasadhi przejawia się w tym, że ciało i umysł pozostają spokojne. Jako jogin łatwo możesz zauważyć, jak wielki spokój fizyczny i mentalny oferowuje taki stan umysłu. Z pewnością dobrze znasz brak wyciszenia. Zawsze pojawia się impuls, aby się poruszyć, wstać, coś zrobić. Ciało zadrga i umysł miota się tu i tam. Kiedy wszystko to ustanie, w umyśle nie ma żadnych fal, panują w nim cisza i spokój ruchy ciała stają się delikatne, opanowane i pełne gracji, możesz siedzieć bez najmniejszego ruchu. Ten czynnik przebudzenia następuje niezmiennie po poprzednim, radosnym uniesieniu, zwłaszcza najsilniejsze, wszechobecne radosne uniesienie wiąże się z silnym uspokojeniem. Gdy ciało przepełni radosne uniesienie, człowiek nie ma ochoty zakłócać swojego spokoju poruszaniem się. Powiedziane jest, że Budda spędził pierwszych czterdzieści dziewięć dni po wyzwoleniu, ciesząc się owocami swojego przebudzenia. Trwał po siedem dni w pewnych pozycjach, w siedmiu różnych miejscach, radując się owocami przebudzenia, wchodząc i wychodząc z głębokich stanów świadomości owocu. Dzięki cechom jego przenikliwej Dhamma Piti, lub zachwytu Dhammą, całe jego ciało wypełniało wówczas zadowolenie. I nie chciał się ruszyć ani nawet przymknąć powiek. Miał całkowicie otwarte lub półotwarte oczy. Sam możesz doświadczyć, jak oczy mimowolnie otwierają się, gdy ogarnia cię silny zachwyt. Możesz spróbować je zamknąć, ale otworzą się ponownie. Wreszcie będziesz kontynuować praktykę z otwartymi oczami. Jeżeli przeżyłeś takie doznanie, być może tym bardziej docenisz wielkość szczęścia Buddy i zachwytu nad Dammą. Mądrze kierowana uwaga sprowadza uspokojenie. Według buddy droga do osiągnięcia uspokojenia wiedzie przez mądrze kierowaną uwagę. Mówiąc dokładniej, przez uwagę służącą do wzbudzania pozytywnych stanów umysłu i co najważniejsze, stanów medytacyjnych, dzięki którym pojawi się wyciszenie i radosne uniesienie. Siedem dalszych sposobów osiągania uspokojenia komentatorzy wskazują na siedem dodatkowych sposobów osiągania uspokojenia. Pierwszy. Właściwe odżywianie się. Należy spożywać odpowiednie i pożywne pokarmy, które są dostosowane do dwóch zasad niezbędności i stosowności. Jak wiesz, odżywianie jest bardzo ważne. Dieta nie powinna być zbyt obfita, lecz musi zaspokajać fizyczne potrzeby ciała. Jeżeli żywność nie jest wystarczająco pożywna, nie dostarczy odpowiedniej siły fizycznej do zrobienia postępów medytacji. Jedzenie powinno też być odpowiednie, to znaczy właściwe dla danej osoby. Gdy pewne pokarmy są ciężkostrawne albo gdy ich naprawdę nie lubisz, wówczas nie będziesz mógł praktykować. Nie będziesz dobrze się czuł i ciągle będziesz łaknął jedzenia, które lubisz. Z okresu, w którym żył Budda, możemy przytoczyć dobry przykład. W okolicy, w której nauczał Budda, pewien bardzo bogaty kupiec i pewna kobieta. Byli przywódcami i organizatorami większości uroczystości religijnych. Wydawało się, że uroczystości nie potoczą się dobrze, jeżeli to tych dwoje nie zajmie się planowaniem i przygotowaniem odosobnień albo innych wydarzeń. Sekret sukcesów tej pary tkwił w stosowaniu zasady niezbędności i stosowności. Zawsze zastanawiali się, czego potrzebują mnisi, mniszki lub jogini, którym oferowano żywność. Kobieta i mężczyzna wiedzieli również, co jest odpowiednie. Być może ty także pamiętasz jak jadłeś coś czego potrzebowałeś i łaknąłeś jedzenie które było odpowiednie a po jego spożyciu twój umysł uspokajał się i skupiał. Drugi odpowiednie warunki klimatyczne. Żeby się wyciszyć ważne jest aby medytować w otoczeniu w którym panuje dobra pogoda gdzie czujesz się dobrze i możesz medytować bez kłopotu. Każdemu odpowiada coś innego. Cokolwiek preferujemy Możemy dostosować się do klimatu używając wentylatorów lub źródła ogrzewania, a także nosząc lżejsze albo cieplejsze rzeczy. 3. Wygodna pozycja. Trzecim sposobem sprzyjającym wyciszeniu jest przyjęcie wygodnej pozycji w medytacji. W praktyce Vipassany zazwyczaj siedzimy lub chodzimy. To dwie najlepsze pozycje dla początkujących. Wygodna pozycja nie oznacza czegoś luksusowego. Leżenie czy siedzenie na krześle z oparciem. Może być już uznany za luksus, chyba że cierpimy na fizyczne dolegliwości, przy których takie udogodnienie jest nieodzowne. Kiedy siedzisz, nie opierając się, lub kiedy chodzisz, musisz zdobyć się na wysiłek, żeby Twoje ciało się nie przewróciło. Nie ma takiego wysiłku, gdy zajmujesz komfortową pozycję, i dlatego łatwiej jest wtedy przysnąć. Umysł jest zrelaksowany i jest mu dobrze, a ty nie zakłócasz wtedy ciszy chrapaniem. Czwarty ani nadmierny entuzjazm, ani ospałość. Czwarty sposób pomagający osiągnąć wyciszenie polega na zachowaniu w praktyce równomiernego wysiłku. Nie powinieneś dać się ponieść ani nadmiernemu entuzjazmowi, ani nie powinieneś być niedbały. Jeżeli będziesz od siebie wymagać zbyt wiele, zmęczysz się i zgubisz obiekt koncentracji. Jeżeli zaś będziesz zbyt leniwy, nie poczynisz zbyt dużych postępów. Ludzi nadgorliwych można porównać do kogoś, kto w wielkim pośpiechu chce wejść na szczyt góry. Wspina się bardzo wysoko, ale ponieważ zbocze jest strome, często musi zatrzymywać się na drodze, żeby odpocząć. W końcu zdobycie szczytu zajmuje mu dużo czasu, natomiast osoby leniwe i ospałe będą wlec się z tyłu. Piąty i szósty. Unikanie prostaków. Szukanie spokojnych i miłych przyjaciół. Unikanie ludzi złego charakteru prostackich i okrutnych również pomaga wyciszeniu. To oczywiste, że jeśli twoi koledzy są cholerykami, zawsze się na ciebie gniewają i krzyczą, nigdy nie osiągniesz uspokojenia przebywając z nimi. Jest także oczywiste, że osiągniesz większe uspokojenie, wiążąc się z ludźmi, których umysły i ciała są wyciszone oraz spokojne. 7. Skłanianie umysłu do spokoju. Wreszcie, jeżeli nieustannie skłaniasz umysł do praktykowania, zachowując nadzieję, że osiągniesz spokój, zrealizujesz ten cel. Jeśli zachowasz czujność w pobudzaniu uważności, ten czynnik przebudzenia, którym jest uspokojenie, pojawi się w Tobie niemalże naturalnie. Skupienie. Szósty czynnik przebudzenia. Skupienie jest tym czynnikiem umysłu, który zajmuje się obiektem obserwacji, zbliża do niego, przenika go i w nim pozostaje. W języku palijskim skupienie to samadhi, nieporuszenie. Cechą charakterystyczną samadhi jest to, że umysł jest nierozproszony i nieroztargniony. Oznacza to, że przywiera on do obiektu obserwacji, zatapia się w nim oraz pozostaje nieporuszony i spokojny. Skupienie stałe i przenoszące się. Istnieją dwa typy samadhi. Jednym jest samadhi ciągłe, które jest skupieniem na jednym obiekcie. Jest to typ koncentracji uzyskany dzięki medytacji wyciszenia samatha podczas której umysł ma skupić się na jednym obiekcie całkowicie wykluczając inne Ci którzy podążają ścieżką nieprzerwanego skupienia są w stanie osiągnąć koncentrację zwłaszcza gdy doświadczają wchłonięcia medytacyjnego dziany. Jednakże praktyka vipassany skupia się na rozwijaniu mądrości i na przejściu przez różne etapy wglądu Wgląd oczywiście odnosi się do podstawowego intuicyjnego zrozumienia różnicy pomiędzy umysłem a materią oraz do intuicyjnego zrozumienia ich wzajemnej relacji, opartej na przyczynie i skutku. Wgląd odnosi się również do bezpośredniego postrzegania nietrwałości zjawisk, niezaspokojenia i braku ja we wszystkich zjawiskach mentalnych i fizycznych. Są to podstawowe wglądy, są także inne, które trzeba uzyskać, zanim osiągniemy świadomość szlachetnej ścieżki, i świadomość szlachetnego owocu, których obiektem obserwacji jest nibbana, czyli ustanie cierpienia. W praktyce, Vipassany fundamentalne znaczenie ma obszar świadomości obiektów obserwacji. Obszarem tym są zjawiska mentalne i fizyczne, te obiekty, które mogą być postrzegane bezpośrednio, bez uciekania się do procesów myślowych. Innymi słowy, kiedy praktykujemy Vipassany, obserwujemy wiele różnych obiektów. A naszym celem jest uzyskanie wglądu w ich naturę. Skupienie chwilowe, drugi typ koncentracji, jest w praktyce Vipassany najważniejsze. Obiekty pojawiają się i przemijają przez cały czas, a to skupienie występuje w każdym momencie z każdym obiektem. Pomimo swej chwilowej natury, takie samadhi może pojawiać się z chwili na chwilę, bez jakichkolwiek przerw. Jeśli to osiągniemy, skupienie chwilowe nabiera cech skupienia stałego i może wyciszać umysł i chronić go przed kilesa. Scalanie umysłu. Powiedzmy, że siedzisz i obserwujesz wznoszenie i opadanie brzucha. Kiedy zdobywasz się na wysiłek skupienia uwagi na tym procesie, jesteś w nim w danej chwili. Każdej chwili, w trakcie której zużywasz energię na wysiłek doskonalenia świadomości, towarzyszy związana z tym aktywność mentalna polegająca na penetracji. Dzieje się to tak, jakby umysł przywierał szybko do obiektu obserwacji. Wnikasz w ten obiekt. Nie dość, że umysł jest skierowany wyłącznie na obiekt i przenika go. Nie dość, że w danej chwili pozostaje nieruchomo w tym obiekcie. To jeszcze umysłowy czynnik samadhi powoduje skupienie pozostałych czynników mentalnych, które występują równocześnie w tym momencie świadomości. Skupienie jest czynnikiem stalającym umysł. Taka jest jego funkcja wiąże wszystkie czynniki mentalne razem także nie rozpieszchają się ani nie rozpraszają dzięki temu umysł solidnie zagłębia się w przedmiocie obserwacji spokój i bezruch można by tu przywołać porównanie z rodzicami i dziećmi rodzice pragną aby ich dzieci wyrosły na dobrze wychowanych i moralnie odpowiedzialnych dorosłych żeby to osiągnąć muszą mieć nad swoim potomstwem pewną kontrolę Dzieci nie są jeszcze dojrzałe i nie potrafią mądrze osądzać. Rodzice zatem muszą upewnić się, czy ich dzieci nie zadają się z niegrzecznymi dzieciakami z sąsiedztwa. Czynniki mentalne są właśnie jak dzieci, jak dzieci, które wyrwały się spod rodzicielskiej kurateli. Czynniki mentalne mogą zachowywać się w sposób szkodliwy i źle wpływać na niekontrolowany umysł, który będzie przez to cierpiał. A kilesa, śmieci zawsze są gdzieś w pobliżu. Jeśli umysł nie jest powstrzymywany, łatwo może ulec pożądaniu, odrazie, gniewowi albo ułudzie. Wówczas staje się dziki i źle wychowany, co manifestuje się zarówno w poczynaniach ciała, jak i w mowie. Umysł, tak jak dziecko, na początku może opierać się dyscyplinie, jednakże z czasem staje się coraz bardziej uległy, cywilizowany i spokojny, i coraz bardziej odporny na ataki kilesa. Skoncentrowany umysł staje się nieporuszony, wyciszony i panuje w nim spokój. To poczucie spokoju i niewzruszoności jest manifestacją skupienia. Dzieci również mogą zostać utemperowane, jeżeli troszczy się o nie w należyty sposób. Z początku mogą mieć dziką naturę, ale kiedy wreszcie dojrzewają, same zaczynają rozumieć dlaczego powinny unikać złych ludzi. Nawet zaczną być wdzięczne swoim rodzicom za przejawianą przez nich troskę i stałe kontrolowanie być może nawet zauważą, że inne dzieci, których rodzice nie byli tak czujni, wyrosły na kryminalistów. Kiedy będą wystarczająco duże, żeby pójść w świat, będą już umiały decydować, z jakimi ludźmi się zaprzyjaźnić, a jakich się wystrzegać. Gdy będą jeszcze starsze i bardziej dojrzałe, wychowanie, jakie odebrały, przyczyni się do ich dalszego rozwoju i dobrobytu. Skupienie pozwala zaistnieć mądrości. Skupienie jest bezpośrednią przyczyną rozwoju mądrości. Ten fakt jest bardzo ważny. Od momentu, gdy umysł staje się spokojny i niewzruszony, pojawia się w nim miejsce na mądrość. Można wtedy zrozumieć prawdziwą naturę umysłu i materii. Być może pojawi się jakiś intuicyjny wgląd w to, jak odróżnić umysł od materii i jak są one powiązane przez przyczyny i skutek. Mądrość krok po kroku, będzie przenikać coraz głębsze poziomy prawdy. Będzie można wyraźnie dostrzec właściwości nietrwałości, cierpienia i nieobecności istoty, uzyska się też wreszcie wgląd w ustanie cierpienia. Kiedy nastąpi takie przebudzenie, dana osoba nigdy już nie będzie człowiekiem złym, i to niezależnie od tego, gdzie przyszło jej żyć. Rodzice i dzieci. Rodzice i przyszli rodzice powinni teraz nastawić uszu. Jest niezmiernie ważne, aby kontrolowali własne umysły dzięki skupieniu. W efekcie powinni poznać różne poziomy wglądu. Tacy rodzice będą bardzo umiejętnie wychowywać dzieci, ponieważ umieją wyraźnie odróżnić działania przynoszące pożytek od tych, które przynoszą szkodę. Ponadto będą umieli pouczać swoje dzieci, zwłaszcza dzięki temu, że będą stanowili dla nich dobry przykład. Rodzice, którzy nie sprawują kontroli nad swoimi umysłami, których zachowanie nie jest właściwe, nie umieją pomóc dzieciom wykształcić w sobie dobroci i inteligencji. Niektórzy spośród moich uczniów w Birmie byli rodzicami. Zanim zaczęli medytować, brali pod uwagę jedynie to dobro swoich dzieci, które uwzględnia edukację i zdobywanie środków do życia. Później przybyli do naszego ośrodka medytacyjnego i zaczęli medytować. Przeszli zaawansowaną praktykę. Kiedy powrócili do dzieci, mieli już nowe podejście i plany przekonali się, że nauczenie dzieci kontrolowania własnego umysłu i ukształtowanie ich dobrego charakteru jest czymś znacznie ważniejszym niż uczenie ich jedynie jak odnieść sukces w życiu. Kiedy dzieci podrosły, rodzice nakłonili je, aby zaczęły praktykować medytację. Rzeczywiście, gdy pytałem rodziców, czy dostrzegają różnicę między dziećmi urodzonymi w okresie kiedy jeszcze nie medytowali, a tymi, które urodziły się potem, odpowiadali Och, oczywiście. Te, które urodziły się po ukończeniu przez nas praktyki medytacyjnej, są bardziej posłuszne i rozważne, są dobrymi dziećmi w porównaniu z pozostałymi. Ciągła uwaga prowadzi do skupienia. Budda powiedział, że ciągła, mądrze kierowana uwaga, której celem było wykształcenie skupienia, staje się przyczyną powstania tegoż skupienia. Przyczyną pojawienia się silniejszego skupienia jest poprzedzające je słabsze skupienie. 11 kolejnych sposobów rozwijających skupienie. Komentarze opisują 11 kolejnych sposobów rozwijających skupienie. Pierwszy, czystość. Pierwszym jest czystość ciała i jego otoczenia. Ten warunek został omówiony w części poświęconej drugiemu czynnikowi przebudzenia badaniu, Dhamma Vichai. Drugi, zrównoważony umysł. Drugim sposobem pogłębienia koncentracji jest zrównoważenie zdolności wzmacniających z jednej strony mądrości i wiary, a z drugiej energii i skupienia. Temu zrównoważeniu poświęciłem już jeden rozdział. Trzeci. Wyraźny obraz mentalny. Trzeci sposób związany jest bardziej z praktyką dziany, aniżeli właściwą wypasaną, zatem wspomnę o nim skrótowo. Oznacza to umiejętne skupianie się na obiekcie obserwacji, utrzymywanie czystego obrazu mentalnego tak jak jest to praktykowane w medytacji wyciszenia, samaty. czwarty. Dodawanie otuchy zniechęconemu umysłowi. Czwarty sposób polega na dodawaniu otuchy umysłowi, kiedy staje się ociężały, ogarnia go depresja lub zniechęcenie. W swojej praktyce doświadczyłeś niewątpliwie wielu porażek i upadków. W takich okolicznościach powinieneś spróbować dodać otuchy umysłowi, stosując na przykład techniki podnoszące poziom energii, radości lub wglądu. Dodawanie otuchy zniechęconemu umysłowi to jedno z zadań nauczyciela medytacji. Kiedy przychodzi do niego jogin o ponurej i markotnej twarzy, nauczyciel powinien wiedzieć, jak podnieść go na duchu. Piąty Uspokajanie umysłu ogarniętego nadmiernym entuzjazmem. Czasami koniecznie trzeba uspokoić nadmiernie pobudzony umysł. To piąty sposób pogłębienia skupienia. Niekiedy jogini przeżywają w trakcie praktyki medytacyjnej fascynujące chwile. Stają się pobudzeni i podekscytowani, tryskają energią. W takich przypadkach nauczyciel nie powinien ich dodatkowo pobudzać. Powinien porozmawiać z nimi tak, żeby odzyskali swój normalny stan. Nauczyciel może im pomóc osiągnąć wyciszenie także za pomocą środków omówionych w poprzednim podrozdziale. Może też pouczyć ich, żeby ochłonęli, rozluźnili się i obserwowali bez nadmiernego wysiłku. Szósty dodawanie otuchy umysłowi dotkniętemu bólem. Jeśli umysł jest ogarnięty bólem, należy przynieść mu ulgę. To szósty sposób pogłębienia skupienia. Jogin może czuć się przygnębiony z powodu otoczenia, w jakim przebywa, albo z powodu odnowienia się starej dolegliwości zdrowotnej. Wówczas należy wesprzeć umysł i oczyścić go, aby znów stał się przejrzysty i jasny. Możesz to osiągnąć różnymi środkami. Może dokonać tego także nauczyciel, ale nie przez opowiadanie do wcipów, tylko przez zachęcającą rozmowę. 7. Ciągła, zrównoważona przytomność Siódmym sposobem pogłębiającym samadhi jest bycie przytomnym przez cały czas w zrównoważony sposób. Czasami, gdy praktyka naprawdę się pogłębia, może się wydawać, że nie czynisz żadnych wysiłków, a mimo to ciągle uważnie obserwujesz pojawianie się i przemijanie obiektów. W takich wypadkach nie powinieneś przerywać, nawet jeśli odczuwasz, że dzieje się to zbyt wolno, a ty chciałbyś przyspieszyć proces. Bardzo szybko chciałbyś poznać damę. Jeżeli spróbujesz przyspieszyć, zakłócisz równowagę umysłu i stępisz przytomność. Z drugiej strony, wszystko to jest tak miłe i przyjemne, że możesz się za bardzo zrelaksować. To również powoduje regres w praktyce. Kiedy wysiłek pozbawiony jest znamion pracy, Powinieneś podążać dalej, jednakże podtrzymuj dotychczasową dynamikę. ósmy i dziewiąty. Wystrzeganie się ludzi rozkojarzonych, wybieranie przyjaciół, którzy są skupieni. Powinieneś wystrzegać się ludzi, którzy są rozkojarzeni, a szukać towarzystwa osób opanowanych. To ósmy i dziewiąty sposób pogłębiający skupienie. Ludzie, którzy nie są cisi ani spokojni, którzy nigdy nie wykształcili w sobie żadnego rodzaju koncentracji, są pełni wzburzenia. Dzieciom takich rodziców brakuje zaś spokoju umysłu. W Birmie istnieje pojęcie ściśle związane ze współczesnym zachodnim określeniem dobre wibracje. Jest wiele przypadków ludzi, którzy nigdy wcześniej nie medytowali, ale kiedy przybyli do naszego ośrodka medytacyjnego jako goście, odczuli w sobie więcej spokoju i wyciszenia. Udzieliły im się wibracje rzetelnie praktykujących joginów. Niektórzy goście postanowili wrócić i zacząć praktykę. To wydaje się bardzo naturalne. W czasach Buddy żył król imieniem Adziata Sattu, który zabił ojca, żeby zasiąść na tronie. Po popełnieniu tego czynu nie mógł spać przez wiele nocy. W końcu postanowił poradzić się Buddy. Przeszedł przez las i dotarł do grupy mnichów słuchających w spokojnym skupieniu kazania Buddy. Mówi się, że wyrzuty sumienia króla i jego wzburzenie ustały, a w nim samym zapanowała cisza i spokój i to takie, jakich już dawno nie odczuwał. Dziesiąty. Refleksja nad spokojem wchłonięć medytacyjnych. Dziesiąta metoda opiera się na refleksji nad spokojem i wyciszeniem odczuwanymi podczas wchłonięć medytacyjnych. Dotyczy ona joginów, którzy medytowali w ten sposób i osiągnęli czysty spokój. Pamiętając o metodzie, z jakiej korzystali, żeby osiągnąć dzianę, mogą szybko posłużyć się nią w danej chwili, żeby osiągnąć skupienie umysłu. Ci, którzy jeszcze nie osiągnęli żadnej z dzian, mogą przypomnieć sobie te momenty, kiedy koncentracja chwilowa była bardzo silna, a sami odczuwali spokój i skupienie na jednym przedmiocie. Skupienie można ponownie odzyskać po przypomnieniu sobie uczucia uwolnienia się od przeszkód oraz po przypomnieniu sobie spokoju umysłu, wynikającego z chwilowej koncentracji. 11. Skłanianie umysłu do skupienia. Jedenastym i ostatnim sposobem pogłębienia skupienia jest wytrwałe skłanianie umysłu do koncentracji. Wszystko zależy od wysiłku wydatkowanego w danym momencie. Jeżeli spróbujesz się skupić, to ci się uda. Zrównoważenie. Siódmy czynnik przebudzenia. Być może Organizacji Narodów Zjednoczonych powinna zostać nadana nowa nazwa. Gdyby została nazwana Organizacją Bezstronności, przypomniałoby to jej delegatom o tym stanie umysłu, który jest najważniejszy podczas negocjacji, szczególnie w przypadku poważnych spraw. Każdy człowiek podejmujący decyzje powinien być bezstronny w obliczu trudnych problemów. Upekha, słowo w języku palijskim, zazwyczaj tłumaczy się jako zrównoważenie, i w istocie odnosi się ono do równoważenia energii. Jest to taki stan umysłu, w którym pozostaje on pośrodku nie skłania się ani w jedną, ani w drugą stronę. Zrównoważenie można osiągnąć zarówno w zwykłym życiu, w którym codziennie podejmujemy decyzje, jak i w medytacji. Godzenie wewnętrznych sporów W trakcie medytacji rywalizują ze sobą różne stany umysłu wiara stara się zapanować nad tym, co jest jej dopełnieniem, nad inteligencją i mądrością. I na odwrót to samo dotyczy wysiłku i skupienia. Wśród praktykujących medytację utrzymuje się powszechne przekonanie, że aby dokonać postępów w praktyce, trzeba zachować równowagę między tymi parami stanów mentalnych. Na początku odosobnienia możecie ponosić entuzjazm i ambicja. Kiedy tylko usiądziesz, natychmiast przystępujesz do obserwacji wznoszenia i opadania brzucha lub innego obiektu, który pojawi się w polu Twojej świadomości. Z powodu nadmiernego wysiłku, Twój umysł może ledwie go zauważyć albo w ogóle stracić. Jego brak może cię denerwować, gdyż czujesz, że starasz się z całych sił, a nic ci się nie udaje. Być może odkryjesz, że jesteś w stanie dostosować się do rytmu tego, co się dzieje. Kiedy obserwujesz wznoszenie i opadanie brzucha, umysł dostosowuje się do tego procesu i podąża za nim. Po chwili jest to już łatwe, więc zaczynasz się nieco relaksować. Wydaje ci się, że nie trzeba żadnego wysiłku, ale jeżeli będziesz nie dbały, do umysłu zakradną się lenistwo i senność, i zapanują nad tobą. Czasami Jogin może dobrze odróżniać umysł od materii i widzieć powiązania między nimi. Ledwo poczuje smak dhammy i już wpada w ekscytację. Pełen wiary pragnie opowiedzieć przyjaciołom lub rodzicom o tej wspaniałej prawdzie, którą dopiero co odkrył. Z powodu wiary, wyobraźnia i planowanie nabierają pędu. Przy tak wielkim myśleniu i emocjach praktyka grzęźnie w martwym punkcie. Taka kolejność zdarzeń jest czymś symptomatycznym przy nadmiernej wierze. Inny jogin może mieć taki sam intuicyjny wgląd, ale zamiast pragnąć zagłębić się w damę, zaczyna interpretować swoje doświadczenie. Można powiedzieć, że ten typ joginów robi z igły widły. Każda drobna rzecz, jaką jogin postrzega, jest interpretowana w świetle literatury medytacyjnej, którą czyta powstają różne myśli i refleksje, i blokują one praktykę. Takie są symptomy nadmiaru inteligencji. Wielu joginów, zanim cokolwiek zaakceptuje, przejawia tendencję do sprawdzania i badania wszystkiego. Są dumni ze swoich umiejętności rozróżniania. Kiedy przychodzą medytować, zawsze sprawdzają w intelektualny sposób słuszność tego, co robią, rozumowaniem weryfikują praktykę. Jeżeli jogini popadną w taki schemat, Zawsze będą stawali się ofiarami wątpliwości. Krążąc bez końca na karuzeli zwątpienia, nigdy nie uczynią postępów. Po usłyszeniu, jaka jest metoda praktyki, albo po wypróbowaniu jakiejś metody i stwierdzeniu, że jest skuteczna, trzeba całkowicie podporządkować się instrukcjom. Tylko wtedy można dokonać szybkich postępów. Jogini są jak żołnierze toczący bitwę. Przebywają na pierwszej linii frontu. I nie mają czasu, żeby roztrząsać albo kwestionować otrzymane rozkazy. Każdy pochodzący z góry rozkaz musi być wykonany bez żadnych pytań. Tylko w ten sposób można wygrać bitwę. Oczywiście nie namawiam cię, żebyś poddał się całkowicie ze ślepym posłuszeństwem. Do momentu osiągnięcia stanu, w którym pojawianie się i przemijanie zjawisk jest jasno postrzegane, praktyka każdego jogina będzie nierówna i niepewna gdyż nie ma jeszcze równowagi między wiarą, mądrością, energią i skupieniem. Jednakże, kiedy przeszkody tworzone przez brak równowagi zostaną pokonane, ustali się równowaga między energią i skupieniem oraz wiarą i mądrością, a jogin będzie mógł zwyczajnie obserwować szybkie powstawanie i przemijanie zjawisk. Wówczas mówimy, że jogin osiągnął stan zrównoważenia, który opiera się na tych czterech czynnikach. Może się wtedy wydawać, że odnotowywanie zjawisk albo uważność przychodzą samoistnie i bez wysiłku. Zrównoważony umysł jest jak powóz ciągnięty przez dwa konie o takiej samej sile. Kiedy obydwa biegną, jest łatwo powozić. Woźnica po prostu pozwala koniom robić swoje. Ale jeżeli jeden koń jest zbyt szybki, a drugi to stara szkapa, woźnice czeka trudne zadanie. Będzie musiał ciągle czynić wysiłki, żeby szybki koń zwolnił, a wolny przyspieszył, inaczej powóz wyląduje w rowie. Podobnie jest z praktyką medytacyjną. Najpierw brakuje równowagi pomiędzy stanami mentalnymi, a jogin ciągle pada ofiarą a to entuzjazmu, a to zwątpienia, przemęczenia lub lenistwa. Jednakże w miarę kontynuowania praktyki wyłania się ten czynnik przebudzenia, którym jest bezstronność, a wtedy. Uważność zdaje się podążać za nim samoistnie. Wówczas doświadczamy niesamowitej wygody. Posługując się współczesnym porównaniem, stajemy się kierowcą luksusowego samochodu, jadącego pustą autostradą, prowadzonego przez autopilota. Wiara zrównoważona z inteligencją, energia zrównoważona ze skupieniem. Właściwością zrównoważenia jest stan równowagi między odpowiadającymi sobie stanami mentalnymi aby żaden z nich nie dominował nad pozostałymi. Tworzy to równowagę między wiarą a inteligencją oraz między energią a skupieniem. Ani nadmiar, ani niedomiar. Funkcją zrównoważenia jako czynnika przebudzenia jest uzupełnianie w przypadku braków oraz redukowanie w przypadku nadmiaru. Zrównoważenie powstrzymuje umysł przed popadnięciem w ekstremum. Kiedy upekcha jest silna, panuje całkowita równowaga. Nie ma żadnych skłonności do nadmiaru lub niedomiaru. Jogin nie musi zdobywać się na wysiłek bycia uważnym. Dobry woźnica po prostu pozwala koniom ciągnąć. Wydaje się, że uważność dba o wszystko tak jak woźnica. Taki stan wygody i równowagi jest manifestacją zrównoważenia. Kiedy byłem dzieckiem, słyszałem ludzi rozmawiających o tym, jak nieść dwa kosze zawieszone na końcach bambusowego kija. To powszechny sposób transportu w Birmie. Ki trzyma się na ramieniu, jeden załadowany kosz znajduje się z przodu, drugi zaś z tyłu. Kiedy podnosi się obciążony w ten sposób ki, trzeba włożyć w to mnóstwo wysiłku, a ciężar wydaje się dotkliwy. Ale po zrobieniu dziesięciu lub piętnastu kroków ki zaczyna się kołysać w górę i w dół, zgodnie z rytmem, w jakim idziesz. Zarówno ty, jak i ki oraz kosze poruszają się swobodnie i nie czujesz już takiego ciężaru. Z początku nie mogłem w to uwierzyć, ale odkąd zacząłem medytować, wiem, że to możliwe. Nieustanna uważność prowadzi do zrównoważenia. Czynnikiem doprowadzającym do zrównoważenia jest, według Buddy, mądrze kierowana uwaga, bycie nieustannie uważnym, w każdej chwili, bez przerwy, z intencją osiągnięcia zrównoważenia. Jeden taki moment prowadzi do następnego. Gdy już staniemy się zrównoważeni, Nasza równowaga zacznie się rozwijać i pogłębiać. Może nas to doprowadzić do głębokich poziomów praktyki, poza wgląd w powstawanie i przemijanie zjawisk. Umysłom początkujących joginów nie jest łatwo osiągnąć zrównoważenie. Chociaż bardzo starają się zachować uważność w każdej chwili, zrównoważenie jedynie pojawia się i znika. Umysł uzyskuje równowagę tylko na chwilę i traci ją znowu. Zrównoważenie wzmacnia się krok po kroku chwile, w których się pojawia, stają się coraz dłuższe i częstsze w końcu stanie się wystarczająco silne, by stać się elementem przebudzenia. Pięć dodatkowych sposobów pozwalających osiągnąć większe zrównoważenie. W komentarzach zostało omówionych pięć dodatkowych sposobów pozwalających osiągnąć większe zrównoważenie. Pierwszy. Zrównoważona postawa wobec wszystkich żywych istot. Najpierw i przede wszystkim należy być zrównoważonym wobec wszystkich żywych istot, również naszych najbliższych, włączając w to zwierzęta. Wobec ludzi, których kochamy, przejawiamy dużo przywiązania i pragnień, to samo dotyczy ulubionych zwierzątek. Czasami mówi się, że ktoś ma bzika na czyimś punkcie. Tego rodzaju postawa nie służy bezstronności, która jest stanem równowagi. Aby przygotować podstawy, dzięki którym staniemy się zrównoważeni, powinniśmy spróbować wykształcić w sobie postawę nieprzywiązywania się do kochanych przez nas ludzi i zwierząt oraz bezstronności wobec nich. Jako ludzie uwikłani w ziemskie życie, możemy być zmuszeni do przywiązywania się w relacjach z innymi, ale nadmierne przywiązanie jest destrukcyjne zarówno dla nas, jak i dla tych, których kochamy. Zaczynamy zanadto martwić się o to, czy los będzie dla nich dobry. Na odosobnieniach powinniśmy szczególnie starać się wyzbyć nadmiaru takiej troski i zmartwień o dobro naszych przyjaciół. Refleksją, która pomaga wykształcić w sobie postawę nieprzywiązania, jest postrzeganie wszystkich istot jako spadkobierców własnej kammy. Ludzie zbierają owoce dobrej kammy i cierpią z powodu szkodliwych działań. To ich wola tworzy kammy i nikt nie może ich uchronić przed odczuwaniem jej skutków. Na ostatecznym poziomie nie pozostaje już nic, co ty albo ktoś inny mógłby uczynić, żeby ich ocalić. Jeżeli pomyślisz o tym w ten sposób, będziesz mniej martwić się o swoich bliskich. Możesz również stać się zrównoważony w stosunku do innych istot, dzięki refleksji na temat ostatecznej rzeczywistości. Możesz powiedzieć sobie, że na ostatecznym poziomie istnieją jedynie umysł i materia. Gdzież podziewa się ta osoba, którą tak szaleńczo kochasz? Są tylko nama i rupa, umysł i ciało powstające i znikające z chwili na chwilę. W którym momencie kochasz te zjawiska? W ten sposób możesz wpoić w siebie takie przekonanie. Można obawiać się, że tego rodzaju refleksje mogą nakłonić człowieka do nieczułej obojętności, albo opuszczenia partnera lub bliskiej osoby. Jednak nie o to chodzi. Zrównoważenie nie jest brakiem wrażliwości, obojętnością lub apatią, to po prostu brak preferencji. Pod jego wpływem człowiek nie odrzuca tego, czego nie lubi, i nie rzuca się na to, co mu się podoba. Jego umysł pozostaje w stanie równowagi i akceptuje rzeczy takimi, jakimi są. Po wykształceniu w sobie tego elementu przebudzenia, jakim jest zrównoważenie, człowiek wyzbywa się zarówno przywiązania, jak i niechęci do innych. Pisma mówią, że zrównoważenie przyczynia się do oczyszczenia i uszlachetnienia tych, którzy mają silne tendencje, do podążania za przyjemnościami zmysłowymi i do pożądania, które to stanowią zaprzeczenie zrównoważenia. Drugi. Zrównoważona postawa wobec rzeczy nieożywionych. Drugim sposobem pozwalającym wykształcić w sobie ten czynnik przebudzenia jest przyjęcie postawy nieprzywiązania i równowagi wobec rzeczy nieożywionych, majątku, ubrań, mody. Na przykład ubrania któregoś dnia pobrudzą się i rozlecą ulegną zniszczeniu, ponieważ są nietrwałe, jak wszystko inne. Ponadto w ogóle ich nie posiadamy i w ostatecznym sensie wszystko jest pozbawione istoty, nikt niczego nie posiada. Żeby przyjąć postawę równowagi i pozbyć się przywiązań, dobrze jest postrzegać rzeczy materialne jako chwilowe. Można przecież powiedzieć sobie, zamierzam korzystać z tego i tamtego przez jakiś krótki czas, ale tak nie będzie zawsze. Ludzie, którzy padli ofiarą mody, czują się zmuszeni do kupowania każdego nowego produktu, jaki pojawił się na rynku. Kiedy już go nabędą, wkrótce pojawia się coś jeszcze bardziej wyszukanego. Osoby te wyrzucają stare rzeczy i wciąż kupują nowe. Takie zachowanie nie jest przejawem zrównoważenia. Trzeci: unikanie ludzi ulegających szaleństwu. Trzecią metodą wykształcenia zrównoważenia jako czynnika przebudzenia jest unikanie towarzystwa ludzi, którzy ulegają szaleństwu na punkcie jakichś osób lub rzeczy. Ci ludzie mają mocno rozwinięty instynkt posiadania, trzymania się kurczowo rzeczy i ludzi, o których myślą, że do nich należą. Niektórzy ludzie z trudnością pozwalają innej osobie korzystać z ich własności lub cieszyć się nią. Pewien starzec przejawiał wielkie przywiązanie do zwierząt. W jego klasztorze panoszyło się mnóstwo psów i kotów. Pewnego dnia ów mnich przybył do ośrodka w Rangunie na odosobnienie. Podczas medytacji praktykował w korzystnych warunkach, ale jego praktyka nie była zbyt głęboka. Wreszcie wpadłem na pewien pomysł i zapytałem go, czy ma jakieś zwierzęta w swoim klasztorze. On od razu rozpromienił się i powiedział: O tak, mam mnóstwo kotów i psów. Odkąd tu przyszedłem, rozmyślam tylko o tym, czy będą miały co jeść i jak sobie radzą. Poprosiłem go, żeby zapomniał o tych zwierzętach i skupił się na medytacji. Wkrótce zrobił duże postępy. Proszę nie pozwól sobie na zbyt wielkie przywiązanie do bliskich, w tym do zwierząt. Będzie ci to przeszkadzać podczas odosobnienia medytacyjnego w pogłębianiu praktyki i wykształceniu zrównoważenia jako czynnika przebudzenia. Czwarty wybór przyjaciół, którzy zachowują spokój. Czwartą metodą rozwijającą Upekha jest wybór takich przyjaciół, którzy nie przejawiają wielkiego przywiązania do istot i rzeczy. Ta metoda wykształcania zrównoważenia jest po prostu przeciwieństwem poprzedniej. Wybierając w sobie takiego przyjaciela jak opisany wyżej mnich, będziesz miał kłopoty. Piąty. Skłanianie umysłu do zrównoważenia. Piąta i ostatnia metoda wykształcania w sobie zrównoważenia polega na nieustannym skłanianiu umysłu do bycia w równowadze. Kiedy Twój umysł jest do tego nakłaniany, nie będzie już wędrował myślami do kotów i psów pozostawionych w domu, ani do Twoich bliskich. Stanie się za to bardziej zrównoważony i zapanuje w nim harmonia. Zrównoważenie jest niezmiernie ważne zarówno w praktyce, jak i w życiu codziennym. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy owładnięci przez przyjemne i nęcące obiekty, albo popadamy w wielkie wzburzenie, stykając się z obiektami nieprzyjemnymi i niechcianymi. Takie wahadło przeciwieństw jest czymś powszechnym wśród ludzi. Kiedy brakuje nam umiejętności zachowania równowagi i nieulegania słabościom, łatwo popadamy w skrajne stany nienasycenia albo niechęci. Pisma mówią, że kiedy umysł pogrąży się w obiektach zmysłowych, ulega wzburzeniu. I, jak możemy się przekonać, jest to powszechny stan rzeczy na tym świecie. W pogoni za szczęśliwością ludzie mylą ekscytację z prawdziwym szczęściem. Nigdy nie mają okazji poczuć olbrzymiej radości, jaką daje spokój i wyciszenie. Rozwinięte czynniki przebudzenia osiągnięcie bezśmiertelności. Wszystkie czynniki przebudzenia przynoszą nadzwyczajne korzyści. Kiedy już zostaną w pełni rozwinięte, mają moc przerwania ciągu samsarycznego cierpienia. Tak mówią nam pisma. Oznacza to, że można całkowicie zatrzymać cykl nieustannych narodzin i śmierci, które są jedynie zjawiskami mentalno-fizycznymi. Czynniki przebudzenia dają również możliwość starcia w pył dziesięciu armii Mary, destrukcyjnych sił wewnętrznych, które trzymają nas w więzach koła cierpienia i ponownych narodzin. W tym celu budowie i przebudzeni rozwijają czynniki przebudzenia i dzięki nim mogą wykroczyć zarówno poza rzeczywistość przyjemności zmysłowych, jak i poza rzeczywistości form subtelnych oraz poza te, które pozbawione są form. Można by zapytać, dokąd się udajemy po wyzwoleniu od tych trzech typów rzeczywistości. Nie można powiedzieć, że później następuje inny rodzaj narodzin, gdyż wraz z osiągnięciem nibbany, ustaje cykl narodzin i śmierci. Narodziny nieuchronnie skazują nas na życie, starzenie się, chorobę i śmierć, wszystkie elementy cierpienia. Uwolnienie się od cierpienia oznacza uwolnienie się od narodzin, inaczej nie unikniemy śmierci. Nibbana jest wolna od narodzin, jest także wolna od śmierci. W pełni rozwinięte czynniki przebudzenia pozwalają joginowi osiągnąć nibbane. W tym wypadku można porównać je do silnego i skutecznego leku. Wspomaga on siły umysłu niezbędne do wytrzymywania życiowych wzlotów i upadków i co więcej, często leczy choroby fizyczne i mentalne. Nie ma żadnych gwarancji, że jeśli będziesz medytować, wyleczysz każdą chorobę. Jednakże jest możliwe, że rozwijanie czynników przebudzenia przyniesie ci ulgę w chorobach, nawet tych nieuleczalnych. Oczyszczanie umysłu z chorób Przypadłościami chorego umysłu są chciwość, niechęć, ułuda, zazdrość, skąpstwo, próżność itd. Kiedy takie siły pojawią się w umyśle, czynią go nieczystym i mętnym. Mętny umysł zacznie tworzyć zjawiska fizyczne, które będą odzwierciedlały jego stan. Zamiast mieć czystą i promienną twarz, przy umyśle zmąconym negatywnością, będziesz wyglądał na przytępionego, nieszczęśliwego i niezdrowego. Jakbyś oddychał zanieczyszczonym powietrzem. Jeżeli jednak z całą siłą starasz się pobudzić przenikliwą uważność skupioną w każdej chwili na przedmiocie obserwacji, umysł całkiem naturalnie skoncentruje się na nim i nie będzie się rozpraszał. Wtedy jest obecne samadhi, czyli skupienie. Po odpowiednim czasie umysł oczyści się z więzów negatywnych tendencji. Wówczas zacznie wyłaniać się mądrość. Kiedy zaś pojawi się wgląd. Umysł stanie się jeszcze czystszy, tak jakby znowu oddychał świeżym powietrzem po powrocie z miasta pełnego zgiełku. Uważność, energia i dociekanie prowadzą do wystąpienia w kolejnych stadiach, skupienia i wglądu. Każdy nowy wgląd jest dla umysłu jak kolejny wdech świeżego powietrza. Etap wglądu w powstawanie i przemijanie zjawisk jest początkiem dobrej, głębokiej praktyki. Umysł zaczyna być stabilizowany przez czynnik przebudzenia, a uważność pogłębia się. Powstawanie i przemijanie obiektów obserwacji staje się doskonale wyraźne i nie ma żadnych wątpliwości co do prawdziwej natury tego, czego bezpośrednio się doświadcza. Nagły napływ energii może sprawić, że praktykowanie wydaje się pozbawione wysiłku. Jogini mogą zrozumieć, że w chwili obecnej nawet nie ma potrzeby podejmowania jakiegokolwiek wysiłku. Kiedy jogin bezpośrednio postrzega zarówno czystość własnego umysłu, jak i tajemnicę rzeczywistości wyłaniającej się z chwili na chwilę, ogarnia go radość i zachwyt. Po niebywałej radości następuje spokój, a umysł jest wolny od wątpliwości i zmartwień. W tak spokojnej przestrzeni można widzieć coraz bardziej wyraźnie. Kiedy ustaną wszystkie niepokoje, pogłębia się również skupienie. Na tym poziomie praktyki naprawdę można doświadczyć zrównoważenia umysłu. Umysłu niezaprzątanego przyjemnymi wrażeniami, mimo że ogarniają go nadzwyczajna radość i zachwyt. Nie wzburzają go żadne nieprzyjemne obiekty. Jogini nie odczuwają niechęci do bólu, ani przywiązania do przyjemności. Skutki odczuwane w ciele. Naturalnie, siedem czynników przebudzenia wpływa zarówno na umysł, jak i na ciało. Gdyż między ciałem a umysłem istnieje bliski związek. Kiedy umysł jest naprawdę czysty i znajdują się w nim czynniki przebudzenia, wywiera to znaczący wpływ na układ krążenia. Wytwarzana przez organizm nowa krew jest nadzwyczaj czysta. Przenika różne organy i narządy zmysłów, oczyszczając je. Ciało staje się świetliste i wzrasta wrażliwość zmysłów. Obiekty widzialne stają się niezwykle jasne i przejrzyste. Niektórzy jogini mogą postrzegać tak dużo światła emanującego z ich ciał, że może ono oświetlić w nocy całe pomieszczenie. Umysł także jest przepełniony światłem. Mamy zarówno wielką wiarę, jak i wiarę bezpośrednio potwierdzoną tym, co się dzieje. Umysł staje się jasny, a ciało zwinne. Może nawet poczuć się tak, jakby unosiło się w powietrzu. Często staje się wręcz niewyczuwalne, a siedzący przez wiele godzin jogin nie odczuwa żadnego bólu. Cudowne uzdrowienia. Siła czynników przebudzenia, zwłaszcza na głębszych poziomach praktyki, wpływa na stare choroby i nieuleczalne dolegliwości. W ośrodku w Rangunie, tak zwane cudowne ozdrowienia są czymś powszechnym. Opis wszystkich takich przypadków zająłby całe tomy. Tutaj wspomnę jedynie o dwóch wyróżniających się: Przypadek gruźlicy. Pewien człowiek od wielu lat cierpiał na gruźlicę. Szukał pomocy zarówno u lekarzy, jak i u tradycyjnych birmańskich zielarzy. Spędził jakiś czas na oddziale przeciwgruźliczym głównego szpitala w Rangunie i nie mógł się wyleczyć. Przygnębiony i zdesperowany przeczuwał, że jego droga wiedzie do śmierci. Postanowił medytować w ośrodku w Rangunie, żeby wykorzystać ostatnią szansę, ale nie powiedział nic o swoim marnym stanie zdrowia, by nie zabroniono mu tam wstępu mógł przecież zarazić innych joginów. W ciągu dwóch tygodni ujawniły się z dużą siłą chroniczne symptomy jego choroby, a jego stan dodatkowo pogorszyły bolesne doznania, które na pewnym etapie praktykowania dhammy są czymś naturalnym. Ból, jaki odczuwał, stał się tak dręczący, rozdzierający, że nie mógł spać i przez całą noc leżał, kaszląc. Pewnej nocy przebywałem w swoim domku i usłyszałem okropny kaszel dochodzący z kwatery tego człowieka. Zabrałem birmańskie lekarstwa ziołowe na kaszel i poszedłem do niego, spodziewając się, że ulży mu w cierpieniach spowodowanych niedawno nabytą grypą czy katarem. Człowiek leżał w swoim pokoju i był tak wyczerpany, że nie mógł odezwać się do mnie ani słowem. Spluwaczka była pełna krwi. Zapytałem, czy chce jakieś lekarstwo, a kiedy wreszcie był w stanie mówić, przyznał się, że ma gruźlicę. Wtedy najpierw pomyślałem o tym, że mogłem się od niego zarazić. Człowiek opowiadał dalej, przepraszał, że przybył do ośrodka, przynosząc taką niebezpieczną chorobę, ale prosił, aby pozwolono mu kontynuować praktykę. Jeśli opuszczę to miejsce, zostanie mi tylko jedno: umrzeć, powiedział. Te słowa mnie ujęły. Natychmiast zacząłem zachęcać go do praktyki i starałem się zainspirować. Po poddaniu go kwarantannie, żeby jego choroba nie rozniosła się po ośrodku, udzielałem mu dalszych wskazówek. W ciągu miesiąca człowiek ten zrobił fantastyczne postępy w medytacji i pokonał gruźlicę. Opuścił ośrodek całkowicie zdrowy. Trzy lata później pojawił się w nim jako silny i zdrowy mnich. Zapytałem go wtedy, jak się czuje. Czy powróciły jakieś objawy gruźlicy lub kaszlu? Nie, odpowiedział. Gruźlica już nigdy się nie odnowiła. Co do kaszlu, to czasami boli mnie gardło, ale kiedy natychmiast stanę się świadomy takich wrażeń, przestaje kasłać. Damma jest fantastyczna, cudowna. Po zażyciu lekarstwa dammy jestem całkowicie zdrowy. Nadciśnienie pewnej kobiety. Z innym przypadkiem miałem do czynienia mniej więcej dwadzieścia lat później. Pewna kobieta, mieszkająca w ośrodku, była krewną jednego z pracowników. Przez długi czas cierpiała na nadciśnienie i zażywała lekarstwa od różnych doktorów. Któregoś razu przyszła do mnie, a ja zachęciłem ją do medytacji mówiąc, że nawet jeśli umrze w trakcie praktyki, zazna wiele szczęścia w następnym wcieleniu. Mimo to zawsze miała jakieś wytłumaczenie i dalej szukała pomocy u lekarzy. Wreszcie skarciłem ją. Przybywa tu wielu ludzi z różnych stron, nawet z zagranicy, żeby skosztować dammy podczas odosobnienia w ośrodku. Taka praktyka jest głęboka, a oni mają wiele fantastycznych doznań. Żyjesz tutaj, a jeszcze nie medytowałaś w zadowalający sposób. Przypominasz mi dziko wyglądającego kamiennego lwa, który stoi obok stupy. Wiesz, że te lwy stoją zwrócone do niej plecami i nigdy nie okazują jej żadnego szacunku? Kobietę dotknęła ta uwaga i postanowiła spróbować medytacji. Po krótkim czasie dopadł ją ból. Bóle wywołane chorobą i dodatkowe bóle damy przysporzyły jej naprawdę wielkich cierpień. Ledwie mogła jeść lub spać. W końcu członkowie jej rodziny, którzy również mieszkali w ośrodku, mocno zaniepokoili się jej stanem zdrowia. Prosili, żeby do nich wróciła, by mogli się o nią zatroszczyć. Byłem temu przeciwny i usilnie namawiałem ją, żeby kontynuowała praktykę i żeby nie słuchała rodziny. Jej krewni ciągle przychodzili, a ja upierałem się, by nadal medytowała. O tę kobietę toczyła się niemalże bitwa, lecz ona sama obstawała przy medytacji była bardzo twarda. Miała już nowe źródło inspiracji i postanowiła praktykować do końca, nawet jeśli miałaby umrzeć. Jej bóle były niezwykle dotkliwe. Czuła, jakby jej mózg miał rozlecieć się na kawałki. Żyły na jej głowie pulsowały, rwały i tętniły. Cierpliwie znosiła to wszystko, po prostu obserwując ból. Niebawem jej ciało ogarnęła wysoka gorączka. Buchał z niej żar. Wreszcie pokonała te doznania, a wszystko znieruchomiało i uspokoiło się. Wygrała bitwę. Choroba nadciśnieniowa została całkowicie wyleczona, a kobieta już nigdy nie musiała zażywać żadnych lekarstw na tę dolegliwość. Inne choroby. Nie zapominaj o wyzwoleniu. Byłem świadkiem wyleczeń skrętów kiszek, włókniaka macicy, chorób serca, raka i innych chorób. Nie ma żadnych gwarancji, że się ich pozbędziesz, chociaż mam nadzieję, że powyższe historie zachęciły cię. Mimo to, jeżeli jogin jest gorliwy, wytrwały, bohaterski i odważny w byciu świadomym bolesnych doznań wywodzących się z chorób lub dawno odniesionych ran, może w cudowny sposób ozdrowieć. Wytrwały wysiłek otwiera olbrzymie możliwości. Medytacja satipatthany jest nadzwyczaj użyteczna dla cierpiących na raka. Rak jest straszną chorobą. Powoduje tak wiele cierpienia i w ciele, i w umyśle. Ten, kto nabędzie biegłości w medytacji Satipatthana, może ulżyć swoim cierpieniom dzięki skupieniu się na bólu, nieważne jak okrutnym. Może umrzeć spokojną śmiercią, będąc doskonale i nieskalanie uważnym. To dobry, szlachetny rodzaj śmierci. Obyś w pełni wykorzystał przedstawioną w tym rozdziale wiedzę o siedmiu czynnikach przebudzenia. Obyś rozwijał w sobie każdy z tych czynników, zaczynając od uważności a kończąc na bezstronności, byś dzięki temu stał się w pełni wyzwoloną istotą.